specjalne podziękowania wędrują do przezdolnego Pawła Kulińskiego, czyli pana Kulki, który przygotował grafiki do tego odcinka. Pawle, dzięki tobie po raz pierwszy w życiu wyglądamy atrakcyjnie. Dziękujemy. A patronami imiennymi podcasteksu są prawdziwy prywaciarz Krzysztof Słysz, Zbyszek Chojecki, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Piotr Semeniuk, Michał Szumlański, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi oraz podcast 5x5. Bardzo wam dziękujemy. Podcasteks. Podcast o latach 90. Bartek, gdyby to był taki regularny, zwyczajny odcinek podcasteksu, to bym cię po prostu zapytał, czy ty mówiłeś TM Semik, czy mówiłeś TM Semik. Ale to nie jest regularny odcinek podcasteksu i tak się szczęśliwie składa, że mamy tutaj bardzo niejasne tak naprawdę stanowisko osób, które były bardzo blisko tematu, więc może posłuchajmy. Zawsze było TM Semik, ale moim zdaniem TM Semik, dlatego żeby to był skrót od Tewnel Media chyba, o ile pamiętam. Także TM Semik dlatego, że wszyscy nas, wiesz, jak wyjeżdżaliśmy na rozmowę, no to TM Semik, tak się przyjęło. A ale rozmawiając z tymi, z czytelnikami, to raczej spolszczali, nie? To nie wiedzieli o tym, więc dlatego funkcjonowały jakby dwie nazwy. Miała matka anglistka, więc zawsze TM się mówiło do mnie. No, mówiło się w niejednym domu pewnie TM. Dobrze. Ja pewnie też zawsze mówiłem TM Semik. Zawsze TM Semik mówiłem. Tak? No, nie pamiętam, jak mówiłeś. Rozdział pierwszy. Początek. Panowie, których usłyszeliście przed chwilą, to Marcin Rustecki oraz Arkadiusz Wróblewski, którzy w latach 90. pracowali w wydawnictwie. No właśnie, no ja mówiłem TM Semik, muszę powiedzieć. Mateusz, ty ja chyba też. Ja też. A właściwie w TM System albo TM System Supergruppen Codem, bo to była wstępna, początkowa nazwa, powiedzmy, tej firmy, która, no właśnie, wydawała w Polsce komiksy, których nie można było za bardzo wydawać pomiędzy rokiem 39, powiedzmy, w 39 można było, no ale później jakby nie było okazji, a jeszcze później nie można było, tak? Pomiędzy rokiem 39 a 89, czyli dokładnie wtedy, kiedy wydarzały się największe rzeczy związane z konwencją superbohaterską w komiksie amerykańskim, tak? Ten 39 sobie tak postawiłem jako taką datę, no bo wtedy powstał przecież Batman. To jest istotna data, tak? Te komiksy amerykańskie oczywiście bywały w Polsce znane i jakby na różne sposoby pojawiały się nad Wisłą, natomiast nie było takiego regularnego wydawania miesiąc w miesiąc konkretnych serii komiksowych, konkretnych ranów, czy konkretnych tam, nie wiem, takich zwartych historii powieściograficznych, powiedzmy. I za to się dopiero właśnie wziął TM Semik. I to jest wydanie specjalne podcasteksu, w którym będziemy rozmawiali o TM Semiku, czyli o wydawnictwie naszego dzieciństwa, Mateusz, prawda? Zdecydowanie tak. Trochę tutaj rozmawiamy z łezką w oku, trochę jesteśmy na kolanach w stosunku do własnych wspomnień. Nie wiem, dlaczego mówię jakąś nieistniejącą piosenką Patrycji Markowskiej, ale hej, dlaczego nie? To jest bardzo dla nas, chyba mogę tak powiedzieć, za nas obu bardzo dla nas ważny odcinek i myślę, że w formie tego odcinka też da się dostrzec to, że to jest jakaś taka, no, wyjątkowa sprawa. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z historią, która się zaczyna bardzo, bardzo prywaciarsko i tutaj już wędruje w stronę przełomu lat 80. i 90. No bo słyszeliście już Marcina Rusteckiego i Arka Wróblewskiego. No właśnie, mówię Arka, no bo tak się nam zapisał w pamięci wraz ze swoimi aliasami. I jeszcze ich usłyszycie dzisiaj wielokrotnie, podobnie jak innych gości i gościnie. Ale ta historia zaczyna się jednak bez nich. I warto ją tutaj króciutko przytoczyć, bo pomysł na to, żeby wydawać amerykańskie superbohaterskie komiksy w Polsce, narodził się w Szwecji. I narodził się właśnie w takim środowisku biznesmenów, polskich biznesmenów mieszkających w Szwecji. To byli Stanisław Dudzik i Waldemar Posmyk-Tewnel. Stanisław Dudzik działał jakoś w tym środowisku szwedzkim show biznesowym, z tego co wiem, i generalnie chodziło o to, żeby wraz z tym, że Polska, no, staje się krajem wolnorynkowym, żeby zrobić jakiś biznes w ojczyźnie.
I pierwszy pomysł podobno, jak sam Dudzik wspominał, dotyczył rynku fonograficznego, tylko no jakby wiecie, początek lat 90. i robienie biznesu w przemyśle muzycznym, gdzie jakby wszyscy mają bardzo taki no niezobowiązujący stosunek do praw autorskich, to nie był najlepszy pomysł. No i co, tak panowie sobie zasiedli i tutaj pomocny okazał się syn Stanisława Dudzika, o ile dobrze pamiętam, no bo panowie stwierdzili, okej, może komiksy, może w Szwecji jest duży rynek, w Polsce tego nie ma w takim wydaniu. Mieliśmy oczywiście swoje rodzime produkcje, ale to rzecz o innym charakterze. Pobiegli, to jak zwykle takie legendy, pobiegli do pokoju tego syna. Zobacz, patrzcie, tutaj on czyta Fantoma, takie tutaj, Supermany, Batmany. No i co? I tak właściwie to bardzo szybko przebiegał cały ten proces. Udało się po prostu dotrzeć do osób decyzyjnych, jeżeli chodzi o te prawa w Szwecji, czyli do ludzi z Semika, czyli z wielkiej korporacji wydawniczej. Parę telefonów, parę rozmów i jakieś gwarancje bankowe na $300,000, zdaje się wówczas, odpowiednik $300,000 w koronach szwedzkich. No i tak to się zaczęło, tylko właśnie zanim dotrzemy jeszcze do tej sytuacji, w której estery obejmie Marcin Rustecki i Arek Wróblewski jako bardzo młoda osoba, no to jeszcze minie trochę czasu, no bo cała impreza tak naprawdę na polskim gruncie zaczyna się w pewnym sensie w Krakowie, ale w pewnym sensie w Finlandii i tak dalej, i tak dalej. No bo przełomowy jest tutaj rok 1990. Tak, rok 90, w którym no, wyszły pierwsze komiksy amerykańskie po polsku ze stajni TM Semik i to był pierwszy numer Spidermana oraz pierwszy Punisher, który początkowo był współdzielony z jakąś taką, z jakąś tam inną historią. No ale tak, ale wyszły te numery. Ten Spiderman zresztą, który miał na okładce uroczą literówkę, właśnie nawet dwie literówki, bo tam jest witamy w uniwersum Marvela i uniwersum jest napisane przez V, a Marvela przez W, więc tam się te literki jakoś tam zamieniły miejscami. No i tam na tej okładce od razu widzimy Spidermana, od razu widzimy rzeczywiście uniwersum Marvela, nie można powiedzieć w pełnej klasie, no bo to są jednak tysiące postaci, tak? No ale widzimy tam Thora, widzimy tam jak Kapitan Amerykę, tak? Daredevila i tak dalej, więc widzimy mnóstwo tych postaci, które są istotne dla Marvela. No i to był przy okazji komiks, który pobił rekord TM Semiku, tak? Jakby rekord, którego nigdy później nie udało się pobić, bo poszło 100 tysięcy egzemplarzy, więc po pierwsze zdajmy sobie sprawę z tego, jakie to były nakłady i jak chłonny był rynek, że można było po prostu wejść w zasadzie z nowym pomysłem. Zakładam, że bez robienia jakichś specjalnych badań rynku, tak, czy tam sprawdzania, czy dzieciaki się w Polsce na to rzucą, tak samo jak szwedzkie dzieciaki, czy fińskie dzieciaki, tak, tylko po prostu, no dobra, no to jest jakiś tam kapitał na początku, to lecimy. No tak to się robiło, proszę państwa, na początku lat 90, tak? No dzwonimy parę telefonów, Finlandę, Szwecję i lecimy, nie? I jedziemy z wydawnictwem, które będzie istniało przez lat kilkanaście, tak? I jeszcze później pod zmienioną nazwą, tak? Więc to się udało. Ten Spider-Man i Punisher z początku to nie były dokładnie te komiksy, do których przyzwyczaili się fani TM Semik na przestrzeni kolejnych lat. Dlatego, że tam nie było tych słynnych stron klubowych, o których będziemy oczywiście mówili obszernie później. To były raczej takie, powiedzmy, to był czysty komiks, który tam, gdzie w oryginalnych wydaniach amerykańskich były na przykład reklamy, tam wydawnictwo wrzucało na przykład grafiki jakieś z bohaterami i tak dalej, więc tam nie było za bardzo mówienia do czytelnika. Wydawnictwo jakby wtedy stwierdziło, no chyba słusznie, tak, że no nie ma co liczyć na to, że ludzie będą od razu im wysyłali jakieś tam listy, tylko na razie zobaczymy, czy to w ogóle ma jakiś sens wydawanie tego w Polsce. No te pierwsze wyniki sprzedaży dowiodły, że jak najbardziej ma i wtedy ludzie odpowiedzialni za wydawnictwo postanowili poszukać kogoś do pracy na miejscu w Warszawie, do kogoś, kto będzie w stanie zbudować redakcję i ogarnąć całość pod kątem edytorskim, redakcyjnym i pod kątem właśnie kontaktu z czytelnikami. No tak, no tak jak mówisz, ogromny sukces sprzedażowy pokazał, że trzeba tutaj rozwijać
temat, no bo mamy wspomnianego Spidermana i Punishera, czyli tam wiosna, lato 90 i zimą tego samego roku pojawia się pierwszy Batman i pojawia się też Superman, czyli już mamy tutaj kilka serii tak naprawdę, a że to było robione w jakiś taki, no tak naprawdę bardzo chałupniczy sposób, bo ty przed chwilą wspomniałeś o czystym komiksie, a to właściwie rzeczywiście to zdarzało się tak nawet, że brakowało jakiejś strony w drukarni i na przykład Stanisław Dudzik wspomniany musiał narysować od linijki jakiś plan mieszkania Petera Parkera w Spidermana, bo okazało się, że to trzeba bardzo szybko uzupełnić, no bo i osób zajmujących się komiksem w Polsce oczywiście było niespecjalnie wiele, ale zajmujących się komiksem superbohaterskim, no to już właściwie w ogóle, więc ten kodem to bardzo wczesne wcielenie TM Semik, to było robione na takiej zasadzie, że no tutaj mam taką osobę, która tłumaczy i tutaj mam osobę, która ewentualnie liternictwo i tak dalej, więc trzeba było tutaj rzeczywiście nowych osób. No tak, wspominałeś o stanowisku redaktora naczelnego, więc mamy tutaj zeznania, wspomnienia osobiste osoby zainteresowanej absolutnie, czyli Marcina Rusteckiego, który opowiedział nam o tym, w jaki sposób dołączył do całego przedsięwzięcia. Ja w ogóle przyjechałem, byłem prawie 10 lat w Anglii. Ja jestem takim imigrantem stanu wojennego. Stan wojenny mnie zastał w Anglii, w Londynie. I wróciłem, to znaczy nie byłem, miałem pobyt, stały pobyt w Anglii i tak przyjeżdżałem do mojej obecnej żony i tak robiłem różne rzeczy i przede wszystkim to też było w wielu wywiadach, pracowałem jako taki freelancer, trochę tłumaczyłem tekstów z angielskiego i rysowałem dla szpilek. No i moja żona w którymś momencie czytała, nie wiem dlaczego, czy chciała mnie wysłać do pracy, ale nie sądzę. Zobacz, słuchaj, tu jest jakieś komiksowe wydawnictwo i szukają rysownika. Chyba rysownika, nie pamiętam, w jakiejś rubryce w Gazecie Wyborczej, no i załatwiła mi nazwę w cudzysłowie. No pojedź tam, zobaczysz o co chodzi. Pojechałem rzeczywiście do hotelu Victoria. No i nagle się okazało, że to jest jakaś poważna sprawa. Cała sala warszawska, olbrzymia sala dwóch facetów przy takim olbrzymim stole na 170 osób. Ja przywiozłem portfolio, myślałem, że będą mnie tu sprawdzać, co potrafię rysować. Nie? No, Krystian, to jest następna opowieść, redaktor, który był zatrudniony przez chłopców, czyli Waldka, prezesów ze Szwecji, przyjechał na szukanie ludzi. I ja usiadłem przy stole, za jakieś krótkie rozmowy, Krystian zaczął robić zdjęcia, czyli taka, powiedzmy, styl zachodni, tak? Czyli potem jest rzucane na stół zdjęcia i rozmowy, tak? Było 90 osób, także się nie dziwię. No i powiedziałem, że mogę pokazać pracę. Nie, dziękujemy. I dał mi okładkę Batmana, szwedzką, i kredki i kalkę, żebym pokolorował na kserokopii. Najpierw mi pokazał tą okładkę, potem dał mi kserokopię czarno-białą i kalkę i kredki. No to ja zacząłem malować, po prostu robić jakieś takie przejścia, ale na a la heavy metal logo. Kupowałem w Anglii, zresztą komiksem zawsze się interesowałem i heavy metal miał takie metaliczne przejścia graficzne i coś zacząłem zrobić. Koniec. Ile pan by chciał zarabiać, co pan robi, do widzenia, dziękuję, odezwiemy się. I od 12 pojechaliśmy potem z Ewą do przyjaciół, poszliśmy, sąsiedzi. No i przychodzi córka gdzieś koło 11 czy 23, jakiś pan Tewnel dzwonił do ciebie, Marcin. Ja mówię, dobra, no i zadzwoniłem o 12. Proszę się zgłosić, jak bardzo jesteśmy zainteresowani pana ofertą. Proszę się, jakby pan mógł przyjechać następnego dnia. Koniec. Jeden dzień, załatwiona praca na 10 lat. W skrócie. Dzisiaj jak idziemy na jakiś interview, prawda, mówiąc, używając makaronizmu do jakiejś pracy, do jakiejś korporacji, to wiemy, że te zasady HR-owe są bardzo ściśle określone, tak, że
Tak, absolutnie, tak, tak. Tutaj, tak. Nie tak, można wyjść poza pewne bariery. Tak, a tutaj była taka sytuacja, że to weź wpadnij, coś tam porysuj, weź tam zobacz jakiś komiks, lubisz komiksy, lubisz, nie? To, tak, absolutnie, znaczy, absolutnie no, lubię komiksy, a zobaczyłem, zresztą mało, to ja nie, pierwsze wydania już były wydane, prawdopodobnie kupiłem i potem jakoś tak, przede wszystkim jest jedna podstawowa sprawa, że na totalnym luzie, ja pamiętam założyłem czerwoną koszulę z jakąś taką pstrokatą marynarką, wpiąłem sobie taki pin Guns N' Roses. Wyglądał jak krzyż. A ponieważ, wiesz, no, lubię biżuterię, nazwijmy to, na kompletnym luzie, jakiś tam szalik czy coś. I dobra, no zobaczymy, what the hell, nie? Absolutnie nie zależało mi, nie szukałem pracy, więc w związku z tym nie wiem, być może... Wiesz, no też rozmowa była po angielsku, tak, że to była absolutnie pierwszy podstawowy wymóg. A to nie było w sumie wtedy tak bardzo częste, że... No tak, no wiesz, to wtedy wchodziły wielkie firmy, Nestle, no przeróżne koncerny i naprawdę jak ludzie mieli szczęście, mogli zdobyć fajną pracę, tylko trzeba było znać język. No jeszcze, absolutny wymóg. No jeszcze umiałeś używać Macintosha. Macintosha nie, potem. Nie, tak? Nie. Macintosha przyszedł co tym? Jak ten, jak była, jak redakcja już się ustaliła, całe cztery osoby. Arek był oczywiście w Szczecinie. Jako taki nie byłeś zatrudniony, prawda? Byłeś jakąś taką pomocą. Tak, to my nie mieliśmy, był tylko ten telefon, faks i oni dopiero kupowali, wiesz, sprzęt. Ale nic nie było. Absolutnie usiedliśmy w cztery osoby na Rzymskiej. No i co robimy? Nic, czekamy. Pierwsza moja praca to była, czekaliśmy na kserokopię Spidermana do tłumaczenia. I były stanowiska, to w ogóle były chyba ja z Gosią, dwóch literników, znaczy dwie literniczki, Hania i Hania, Hania Bagdach i Hania Kuczycka i Bulls Press chyba już wtedy Jarek, nie pamiętam, w każdym razie 4-5 osób. Także, no taka zabawa. A, i były, od razu pojechaliśmy z Gosią, po paru dniach, jak już byliśmy zatrudnieni, spotkaliśmy się ze Staszkiem i wręczył nam bilety na szkolenie tak zwane do Szwecji i pojechaliśmy do Sztokholmu na parę, żeby nas przedstawić, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Także to fajna sprawa, dlatego że, wiesz, pojechaliśmy na przykład do drukarni, do Repro Studio. Repro Studio to jest w ogóle dziwna historia, dlatego że Repro Studio to jest studio, które przygotowywało klisze. To diapozytywy, wiesz, to w ogóle w tej chwili to jest epoka kamienia łupanego, ale z perspektywy tamtych lat, oni mieli tak właśnie Repro Studio przy granicy, miejscowości Arvika chyba, przy granicy norweskiej. I wyglądał to jak dom wypoczynkowy, wiesz, drukarnia gdzieś na dole, jakieś tam studia i tak dalej. Także, no, śmieszne historie, które po prostu przypominam sobie, jak opowiadam, ale nie chcę całej audycji zabrać, wiesz. Tymczasem w Spider-Manie numer 6990 pojawił się list od chłopaka 16-letniego, który leci tak. Szczecin, 25 sierpnia 1990. Droga pani redaktor lub wydawco, mam 16 lat i już od około 5 lat interesuję się komiksami Marvela. Do tej pory miałem możliwość czytania i kolekcjonowania jedynie zagranicznych wydań tych komiksów. Dlatego ogromnie się cieszę, że wreszcie i w Polsce wydawany jest The Amazing Spider-Man i The Punisher, a wkrótce także Batman i Superman. Czytając jednak trzy numery Spider-Mana, zauważyłem, że do tekstów w dymkach wkradło się parę błędów. I tak między innymi. Punkt pierwszy. W dwóch pierwszych numerach główny bohater nazywał się Pete Parker, co nie jest zgodne z prawdą. Dopiero w numerze trzecim wystąpiło jego prawdziwe imię, czyli Peter. Punkt drugi. W numerze drugim na stronie 17, obrazek 6-7, jest napisane Spider rusza dalej, a Web szuka kontaktu z pogromcą. Tak naprawdę to na rysunku nie znajduje się pogromca, czyli Punisher, lecz grupa zwana Avengers, czyli po polsku Mściciele. I tak dalej. Tych punktów są tam cztery. I autor listu kończy go tak. Mimo tych błędów, które wynikły zapewne stąd, że tłumacz nie znał poprzednich numerów Spider-Mana niepublikowanych w Polsce, a to jest szpileczka, to jest wspaniałe, że wreszcie i polscy czytelnicy również mogą śledzić losy superbohaterów. Na koniec chciałbym zapytać panią redaktor, czy można się spodziewać, że wzorem szwedzkich wydań także w polskich wydaniach w rubryce Spider-Man Club i Punisher Club będą zapowiadane następne numery tych komiksów itd., itd. Z poważaniem, miłośnik komiksów Marvela, Arek ze Szczecina.
nazwisko tutaj do wiadomości redakcji. Tej redakcja odpowiedziała mu, że dziękują bardzo, że tam przyłapał ich na błędach i rzeczywiście tam przyznają, tam biją się w pierś, etc., etc. Tym, że Arkiem ze Szczecina był znany przez właściwie całe polskie środowisko komiksowe, no i nie tylko, no, znany właściwie przez wszystkie komiksowe dzieciaki lat 90., Arek Wróblewski, wówczas rzeczywiście 16-letni, który trochę... Znaczy nie dzięki temu listowi, tak, ale ten list był jakimś takim wyraźnym sygnałem, że jest sobie taki specjalista od komiksów gdzieś w Polsce, który rzeczywiście ten materiał źródłowy zna znakomicie i jest on w stanie z jednej strony zdisować redakcję za to, że coś tam tłumacz pochrzanił, a z drugiej strony jest w stanie być może wesprzeć tę redakcję, natomiast... Zapytaliśmy samego Arka Wróblewskiego, jak to z nim było, jak to było z tym listem i skąd się wzięła ta znajomość komiksów Marvela i DC u 16-latka ze Szczecina z roku 90. Patrzymy teraz na list, który ja napisałem do redakcji Kodemu, to było, tak, Kodem? Tak, jeszcze. Tak, bo jeszcze zanim powstał Semik, nasz TM Semik, to komiksy amerykańskie, te Spider-Many i Punishery były wydawane przez wydawnictwo z Krakowa. Ja dokładnie nie znam tej historii, ale wiem, że ktoś inny wydawał te komiksy, tak? To nie był chyba jeszcze Waldek i ten, to był ktoś inny, tak? Nie, to był Kodem, licencyjny, tak? Absolutnie, tak. I w każdym razie ja te pierwsze komiksy sobie kupiłem oczywiście, byłem strasznie podjarany tym, że w ogóle tutaj coś takiego można kupić w kioskach i w ogóle ten Spider-Man i uniwersum Marvela, które oczywiście było źle z błędem napisane i tak dalej. No i czytając te komiksy i znając komiksy, które kiedyś dostawałem od Christiana i tłumacząc je z języka szwedzkiego na polski, mówię, hej, coś tutaj nie gra w ogóle, te wszystkie relacje, te imiona i tak dalej, coś mi tutaj w ogóle nie pasuje, a ponieważ tak jak mówię, od dzieciństwa byłem taki bardzo taki hej do przodu, mówię, jak coś jest nie tak, trzeba to zmienić, poprawić, więc natychmiast napisałem list do Kodemu i mówię, dobrze, tu są poprawki, które musicie nanieść, ponieważ coś jest nie tak. I ten list chyba w ogóle nie był powodem tak naprawdę, że zacząłem później pracować dla Semika, to wszystko był jednak Christian, natomiast być może w jakiś sposób się tam to wszystko powiązało, tak jak powiedziałeś w którymś momencie. Dzięki temu listowi między innymi pewnie, i to też pewnie nie był jedyny kontakt twój z redakcją, trafiłeś później na taką listę klubowiczów, która jeszcze powstała tak bardzo wcześnie. I mało tego, że trafiłeś na listę klubowiczów, to jeszcze na tej liście klubowiczów byłeś wyboldowany, tak? Byłeś tam wytłuszczonym drukiem jako specjalista oznaczony, więc rzeczywiście tam już zbudowałeś sobie nazwisko. Nieświadomie z każdej strony pukałem do tej firmy, jednym słowem. To nawet nie chodziło o to, bo pamiętaj, że umówmy się, byłem w szkole, byłem w liceum, tak? Byłem licealistą, druga klasa, musiałem się uczyć, miałem jakieś tam testy, klasówki i tego typu różne inne historie, więc byłem tym zaaferowany również, ale jednocześnie nie mogłem odpuścić takich tutaj, brzydko mówiąc, baboli, które były w komiksach. Mówię, nie, trzeba coś z tym zrobić. Ale nie z zamiarem takim, że kiedykolwiek, ani nie myślałem, że będę pracował później z Marcinem, z Christianem i z całą grupą. Także to tak było trochę na zasadzie, ej, to trzeba, ktoś to musi zrobić, nie? Cieszę się, że to tak fajnie się zawiązało i powiązało. Że... No właśnie, mamy tutaj ciekawą sytuację. Swoją drogą ta korespondencja jest utrzymana w bardzo takim uprzejmym, takim nie dzisiejszym już tonie i to jest takie bardzo, bardzo urocze. Tym bardziej, że tutaj osoba, która, to nie jest Marcin Rustecki, oczywiście nie ma jeszcze Marcina Rusteckiego w tej historii. Osoba, która odpowiada na ten list, zdaje sobie sprawę z tego, że tak, że no my tutaj pod względem jakimś edytorskim, translatorskim i pod względem znawstwa tematu tu mamy pewne problemy, bo my tak naprawdę tutaj błądzimy we mgle, to jest dla nas coś absolutnie nowego, a ta cała historia, która ma kilkadziesiąt lat, która jest wcześniej, ona jest nam nieznana. Proszę pana, my tylko wykonaliśmy parę telefonów do Szwecji i Finlandii. Tak. Ja nie wiem, jakieś Batman, komiksy tutaj to? Chodzą, tygu, tu jakieś fikimiki. No i Arek Wróblewski nie był osobą, która się zainteresowała tematem superhero, dlatego, że sięgnęła po Spidermana wydanego w Polsce, tylko znała ten temat już wcześniej, więc funkcjonował ten Arek, nastoletni Arek z perspektywy wydawców jako prawdziwa skarbnica wiedzy. No i poprosiliśmy Arka, żeby opowiedział nam parę rzeczy na temat swojej przygody z komiksami, więc tutaj takie jego własne origin story posłuchajmy.
Moja historia to w ogóle zaczęła się znacznie wcześniej, jakby przygoda z TMS-em, który wtedy jeszcze nie istniał, bo zaczęła się od tego, że mój tato, który akurat miał to szczęście, to były czasy jeszcze komunizmu przed transformacją. I jeszcze kiedy byłem nawet nie byłem nastolatkiem, byłem gówniarzem, miałem ile, 8-9 lat, przywoził mi komiksy, w ogóle był marynarzem, więc miał okazję kupowania różnych tam zabawek i komiksów za granicą, później to przywoził. Między innymi w moje ręce trafiły komiksy ze Szwecji, jeśli dobrze pamiętam, ze Szwecji, z Norwegii, z Finlandii. I to mnie strasznie zafascynowało, bo w Polsce były dostępne jedynie komiksy typu Świat Młodych, czyli wycinane tam te komiksy z ostatniej strony ze Świata Młodych, to robiłem akurat. Kajko Kokoszy i te wszystkie inne, Binio Bill, jeden z moich takich bardziej ulubionych komiksów. W każdym razie te komiksy mój ojciec przywoził. Ja oczywiście byłem zafascynowany w ogóle tym, co widziałem, superbohaterowie i tak dalej, to w ogóle kompletna jakby dla mnie nowa jakość, ale nic nie rozumiałem z tego, co się działo, więc sięgałem po jakieś słowniki polsko-szwedzkie, które również mój ojciec był w stanie skądś tam załatwić i tłumaczyłem dosłownie dymek po dymku, siedząc przy swoim biurku, słowo po słowie, żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi, kim jest Mary Jane, jakie są relacje pomiędzy nią a Spider-Manem, te wszystkie w ogóle historie batmańskie i tak dalej. I w którymś momencie mój ojciec niestety przestał odwiedzać te kraje i jakby to źródło komiksów gdzieś tam zniknęło. A czy językowo się rozwinęło wtedy? Do językowo, w ogóle mój ojciec był, ponieważ pływał i znał język angielski, powiedział, a język angielski to jest podstawa w świecie, jakby przewidując to, co będzie się dalej działo, więc zapisał mnie na lekcję języka angielskiego, co wcale nie było łatwe w tamtych czasach. Trochę się uczyłem szwedzkiego, czyli te komiksy i tłumacząc je i tak dalej. I to jakby ta taka jakby baza powstawała bardzo wolno, ale jakoś tam powstawała. No i później, ponieważ stwierdziłem, no nie może być tak, żebym nie miał tych komiksów, to ja sobie wymyśliłem coś takiego, że w tych szwedzkich komiksach był adres redakcji, tak sobie otworzyłem ten komiks, pisałem ten adres i łamaną angielszczyzną napisałem do redakcji różnych, nie tylko do Semika szwedzkiego, ale też norweskiego, finlandzkiego i takiego, czy fińskiego. I napisałem list łamaną angielszczyzną, polski dzieciak ze Szczecina, mając lat 8-9. Ale pod konkretne nazwisko redaktora? Nie, chyba nawet nie. Chyba po prostu, albo być może nawet wymieniłem redaktora, czyli to był Christian Hammerstrom, tak? Dobrze, jeśli dobrze pamiętam. I dosłownie po miesiącu czasu, bo te listy oczywiście nie było maili, nie było nic takiego, ten list musiał gdzieś tam dotrzeć. Mój ojciec ten list z moją mamą wysłali na poczcie i w ogóle absolutnie nie miałem żadnych tutaj złudzeń, że cokolwiek się z tego urodzi. A to dostałem nagle dwa miesiące później małą kopertę z w środku Spindelmanen, czyli szwedzka wersja Spidermana. Z takim krótkim bardzo liścikiem, że to bardzo fajne i bardzo miłe, że znalazłem ich adres, że napisałem. Szkoda, żałuję nawet, że chyba nawet nie mam tego. W ogóle to nie zachowały się te liściki i te wszystkie jakieś koperty, które dostawałem, te komiksy. Niestety, ale dostałem ten list, dostałem odpowiedź zwrotną i oczywiście cały cieszony odpowiedziałem i jakby zaczęła się taka korespondencja. Bardzo wiadomo, że to, co jakby trochę zajmowało czasu, żeby te listy dochodziły z Polski do Szwecji z powrotem. I Christian stał się powoli przez te lata takim jakby przyjacielem rodziny, w sensie, że w którymś momencie przyjechał do Polski i wydaje mi się, że po prostu jego ciekawiło, tak jak kiedy z nim rozmawiałem, powiedział, że ciekawiło bo po prostu go, co się dzieje za po drugiej stronie tej żelaznej kurtyny, nie? Bo w tym momencie, w tamtych czasach Szwecja była wolnym krajem, Polska nie była wolnym krajem i to go bardzo ciekawiło i chyba mam wrażenie, że jakoś tam w jego głowie świtał taki pomysł, gdzieś tam ziarenko zostało zasiane, że być może kiedyś będzie ta ekspansja na Polskę. Ile to elementów malutkich? To musiało gdzieś tam się wszystko, dokładnie. I to trwało wiele, wiele lat. I w momencie, kiedy chłopaki zaczęli myśleć o firmie i o wydawnictwie, pamiętam, że jak do dziś pamiętam, że Christian zadzwonił do nas, do mnie, do Polski, do Szczecina. Ja byłem w drugiej klasie liceum może albo coś takiego. I znowu, angielski trochę był już lepszy, ale jeszcze nie był oczywiście na poziomie takim jak teraz, czy nawet później na uniwerku, w koledżach i tak dalej. Ale z tego, co zrozumiałem tyle, że chciał, żebym przyjechał do Warszawy, żebym przyjechał do Warszawy i spotkał się z właścicielami firmy
komiksowej, którą on między innymi będzie prowadził w Polsce. No i zabrałem się tak do Warszawy i w ten sposób spotkałem Marcina w hotelu Victoria. To było kolejne chyba spotkanie twoje z nimi, kiedy tak. Ty już byłeś redaktorem. I pamiętam, że siedzieliśmy na zewnątrz, ty i ja, i tak, okej, Marcin, Arek. I tak w ogóle rozpoczęła się nasza przyjaźń. A ja jakby nie było, on był tym miesilem. Myślałeś mi 20 lat między nami różnicy jest, więc ty miałeś ile? 35, ja miałem 15. Nie 35, miałem 30 lat chyba miałem. Jakoś tak, 15 lat między nami różnicy jest, tak? I ta przyjaźń jakoś od razu, może dlatego, że Marcin jest wyluzowaną osobą stosunkowo, ja również. I jakoś to tak fajnie poszło spotkanie również. I jakby dostałem propozycję prowadzenia stron klubowych i jakby oni powiedzieli strony klubowe, ja natychmiast wiedziałem, o co chodzi, no bo śledziłem te strony klubowe w szwedzkich wydaniach. Stąd na początku powiedziałem, że to nie chodziło o Stan Lee, bo ja w tamtym okresie chyba niewiele amerykańskich komiksów czytałem, takich oryginalnych, natomiast nie szwedzkich, bo nie było gdzie, dokładnie, natomiast szwedzkich bardzo dużo tych wydań, a w szwedzkich wydaniach tych stron klubowych no, one były prowadzone w każdym praktycznie tytule, więc wiedziałem, na czym to polega, o co chodzi, o listy czytelników, o wstępy i tak dalej. Te wstępy, które zresztą w tamtych wersjach pisał Christian, jeśli dobrze pamiętam, chyba w szwedzkich wydaniach zwykle. Tak, on Marvel Christian był. Tak, Marvel Christian. I właśnie Marvel od niego Christian. Przejąłem cały ten później przydomek Marvel Arek, a później to się później przemieniło w różne inne jeszcze arki. Wielu imion. Tak. No tak, i tu mówimy o latach 90-91, czyli o samych początkach wydawnictwa. Wydawnictwa, które no, otworzyło oczy polskich dzieciaków na to, że komiks z jednej strony nie musi być takim frankowońskim podejściem do tematu, typu tam Torgal na przykład, czy Asterix, który też wszedł do Polski, no też na początku lat 90. A z drugiej strony komiks nie musi być takim oldschoolowym podejściem, typu tam Przygody Małpki, Fikimiki, tak, czy Koziołek Matołek, tak? No to też były komiksy. Wydawnictwu od samego początku udało się zaskarbić sobie serca czy młodocianych czytelników, w tym siedmioletniego Kuby, który miał lat 7 w momencie, w którym Arkadiusz Wróblewski pisał swój list a propos błędów w polskich wydaniach Spidermana, więc temu też Kubie oddajmy głos, mili państwo, Jakub Żulczyk. Komiksy z Timmy Semik zaczęły się ukazywać w Polsce, mniej więcej ja byłem chyba wtedy w zerówce, albo chyba w pierwszej klasie, tak, w pierwszej klasie podstawówki byłem, jak zaczął się ukazywać Punisher i Spider-Man. Spider-Man był, pamiętam, oba były w takiej formie 52 strony, czyli dwa zeszyty amerykańskie w jednym tym zeszycie polskim. I w Punisherze był jakby jeden zeszyt, na początku jeden zeszyt Punishera, a potem był zeszyt takiej historii w ogóle, coś tam o jakichś ninjach, to było tam Shadow Masters, to się nazywało, czy coś takiego, to było, pamiętam, taki dodatek do Punishera. No i te komiksy, ja umiałem już czytać i pisać w tym wieku dobrze, czytałem też komiksy i komiksy to był dla mnie Torgal, to był Tytus, to był Kleks, to był Kajko i Kokosz, uczyłem czytać tak naprawdę na tamtych komiksach, natomiast pierwszy kontakt z takim amerykańskim komiksem, no to był szok, kurczę, no te w ogóle super wciągające historie jednak, ta w ogóle coś takiego jak uniwersum superbohaterskie, no było to, kompletnie zawładnęło to moją wyobraźnią i to trwało lata, no tak naprawdę to ja kupowałem regularnie wszystko, co wychodziło od Timmy Semik, część z tego niestety jakoś potraciłem czy pogubiłem, ale część mam do dzisiaj. Nawet tutaj w swojej kolekcji komiksów w Warszawie teraz w mieszkaniu, w którym mieszkam, mam jakieś pojedyncze rzeczy z Timmy Semik, Batman Venom, jakieś wydanie specjalne, Weapon X na pewno mam z Mega Marvel, na pewno mam Batman Sanctum Mignoli, na pewno mam jakieś tam z Nightfalla pojedyncze zeszyty. Mam chyba no, śmierć Supermana, wiadomo, to jakieś pojedyncze rzeczy tam leżą w kolekcji, chociaż też mam duble w ogóle po niektórych tych komiksów po angielsku, jakieś angielskie, amerykańskie wydania, jakieś omnibusy i tak dalej. Do rzeczy, no tak naprawdę, no właśnie mniej więcej do tego momentu kupowałem komiksy Timmy Semik, czyli to było parę ładnych lat, bo
bo właśnie chyba jakoś tak skończyłem je kupować. No właśnie w momencie, jak był Nightfall, Nightquest i te serie Batmana i tak dalej, czyli naprawdę to musiało być parę ładnych lat i miałem konkretną kolekcję i no i to była pasja i część mojego życia przez wiele lat, no. Jedyna seria, jakiej chyba nie kupowałem regularnie i jakoś nie mogłem się nigdy w to wkręcić, to był X-Men, bo po prostu się na nią spóźniłem i zacząłem gdzieś tam od siódmego, ósmego numeru próbowałem kupować, ale już nie wiedziałem, o co chodzi. No, wspomnienie takie najwyraźniejsze z Timmy Semik to właśnie na samym początku, jak strasznie się wkręciłem w Punishera i chyba drugi zeszyt polski skończył się takim cliffhangerem, że Punisher odbijał to chyba... kto to rysował w ogóle? Teixeira, nie pamiętam. Rysował, to Punisher odbijał takiego w ogóle Charles Manson lookalike z więzienia, no ale ten facet go wystawił, no i generalnie cliffhanger jest taki, że umierający Punisher leży na dnie jakiegoś kanionu na pustyni, podchodzą jacyś ludzie z ganami, no i ja po prostu przez miesiąc nie mogłem spać z ekscytacji tego, co będzie dalej. I w końcu jak zobaczyłem, wracając ze szkoły, bo ja jeszcze byłem dzieckiem, które wracało samo ze szkoły na piechotę albo autobusem w tym wieku, zobaczyłem w witrynie kiosku trzeciego Punishera, bo ja miałem taką czerwoną okładkę, to ja po prostu zwariowałem, no musiałem mieć ten komiks i po prostu matki nie było w domu, pani w kiosku nie chciała mi dać tego na kreskę, więc po prostu pobiegłem do domu i wiedziałem, gdzie tam mama mniej więcej chowa jakiś szmal i po prostu wziąłem ten szmal, pobiegłem do tego kiosku z powrotem, a to było jakby kilometr w jedną stronę, bo ja mieszkałem w takim małym mieście i mieszkałem na jego jakby obrzeżach, gdzie nie było jeszcze jakiejś takiej infrastruktury, wtedy sklepy, kioski i tak dalej, trzeba było kawałek dojść do tego kiosku. No i pobiegłem do tego kiosku, po prostu zawinąłem mamie szmal i musiałem mieć tego Punishera, no bo ja po prostu wiedziałem, musiałem wiedzieć po prostu, co dalej się stanie, czy Punisher przeżyje i tak dalej, i tak dalej. I to był formatywny w ogóle moment w moim życiu wtedy, bo ja poczułem jakby no moc cliffhangera, tak? Czym jest cliffhanger w ogóle w opowieści jakiejś seryjnej, w serialu, komiksie i tak dalej, i tak dalej. Nie no, Timmy Semik to był movement, to było moje życie, no, przez wiele lat i w ogóle wielkie poropsy dla Arka z Timmy Semik i pozdrowienia w ogóle i jeszcze wielkie propsy za te wstępniaki, bo pamiętam, że czytałem wstępniaki Arka, kiedy on w ogóle pisał o takich seriach jak Watchmen, jak Sandman i tak dalej i pisał o tym w taki sposób, że po prostu mi się wtedy wydawało, kurczę, są jakieś najbardziej niesamowite, w ogóle jakieś odjechane muszą być komiksy na świecie, no, także też te wstępniaki, które on pisał, były naprawdę... dodawały jeszcze do tej zajawki, no, także Timmy Semik for life na zawsze. Rozdział drugi. Sukcesy i porażki. No tak, no i mały Kuba Rzet nie był na pewno jedynym dzieckiem, które było pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w Kodemie, w TM Semiku i tak dalej, no bo oni bardzo szybko jednak zdobyli ten rząd dusz i zawładnęli wyobraźnią wielu, no powiedziałbym chłopców tak z automatu, bo rzeczywiście ta publiczność była chyba głównie chłopięca, męska, ale oczywiście były też odstępstwa od tej reguły. No i co? I TM Semik dosyć gwałtownie, dosyć dynamicznie zaczyna się rozwijać. Tam w to wszystko jeszcze wchodzą jakieś kwestie biznesowe, formalne, bo to na początku jest tak, że Szwedzi udzielają licencji, ale potem jak już widzą, że sprzedają się pojedyncze zeszytowe wydania po kilkadziesiąt, czy tam po 100 w skrajnym przypadku koła, no to mówią, a może byśmy jednak tak zrobili, że to będzie jakby połączone coś tam. Więc Stanisław Dudzik mówi, że ja teraz to już nie chcę. Nie powiedział tak, zastanawiał się po prostu nad tym razem z partnerami biznesowymi, no i podjął decyzję, że tak, że to by był całkiem sensowny deal. No i tych rozmaitych serii zaczyna wychodzić naprawdę mnóstwo. Rekordowy był chyba 93 rok, o ile się nie mylę, gdzie wyszło chyba 130 parę zeszytów. Przy czym nie mówimy tutaj faktycznie tylko o superhero, tak? Bo tam wychodzą rzeczy w rodzaju, nie wiem, Goliata, którego ja troszkę pamiętam, no jakieś takie większe, sympatyczniejsze rzeczy, powiedzmy, mniej brutalne. Co tam mamy jeszcze? Mamy
kto ma... Alf, tak, właśnie. Rzeczy, Tom, Jerry, które, tam... Tom i Jerry, rzeczy, które reagują też na sukces, czy to kreskówek, czy to filmów. Przy okazji Parku Jurajskiego mamy przecież krótką serię, więc tego jest mnóstwo. Mówiliśmy o Batmanie, Supermanie, Spidermanie, Punisherze, ale w 92 chyba zaczynają wychodzić w Polsce X-Meni, nie? Więc mamy tego tak naprawdę mnóstwo. No i oczywiście tutaj postaci Marcina Rusteckiego i Jarka Wróblewskiego, czasami postaci bez twarzy. Ja na przykład sobie wyobrażałem po prostu to, jak może wyglądać redaktor naczelny TM Semika i jak może wyglądać Marvel Arek czy Bat Arek. I to w sumie było dosyć ciekawe i charakterystyczne dla tamtych czasów, tego typu domysły. No oni rzeczywiście stali się jakimiś tam bohaterami masowej wyobraźni, właściwie wręcz gwiazdami, jeżeli chodzi o pewną część publiczności czytelników. Więc może posłuchajmy o tym, jak te początki wyglądały i jak oni się czuli, będąc jednak no, gdzieś tam w centrum zainteresowania, nawet jeżeli oczywiście ten ich udział w tym całym przedsięwzięciu ograniczał się do spraw wydawniczych, edytorskich. Tutaj kilka wspomnień, zarówno Marcin i Arek opowiedzieli nam o tym, jak to wyglądało. Ja odpowiem ze swojej strony, dlatego że jak gdyby od strony redaktora naczelnego, i gdzie wiesz, szkolili mnie w różnych w tego typu historiach, tych feedbacku ze strony czytelników. Christian powiedział, że to też mówiłem wielokrotnie, ale jest taka ciekawa historia, rozmawialiśmy, on mówi: słuchaj, w którymś momencie za jakiś czas będziecie traktowani jak rockstars. I ja nie do końca, wiesz, no jak się siedzi tak w środku, to jak człowiek nie ogarnia z zewnątrz. I rzeczywiście po jakimś czasie, kiedy zaczęliśmy bywać na targach na przykład książki i na takich imprezach jak na przykład na Torwarze Warszawskim, czy chociażby wjeżdżaliśmy do Eudeku, no, na komiksową... MFK. Na MFK, tak. I oficjal komiksu. Komiksu i gier, gdzie zresztą przez parę lat nawet sponsorowaliśmy, znaczy nie w całości, ale jakiś tam nasz wkład był w to. To potem się okazało, że na tych, pamiętam taką sytuację, jak właśnie na Torwarze byliśmy całą redakcją i między Jazarkiem, i podchodzili do nas po prostu czytelnicy, ludzie, czasami nawet w moim wieku, i robili sobie z nami zdjęcia, podpisywaliśmy komiksy, i to był taki pierwsza nasza, znaczy fizyczna oznaka, że rzeczywiście coś w tym jest. Czyli ten, no to w ogóle jest sprawa socjologiczna, tak, że coś się tworzy kompletnie z niczego i nagle, to jest absolutnie zasługa Arka, dlatego że to była jego widownia, to był jego kolega, jego czytelnik, i to była bezpośrednia relacja między wydawnictwem a czytelnikiem, absolutnie bezpośrednia, także jego traktowali jak kumpla. Była zasada, że zawsze mówiło: cześć, drogi czytelniku, nie drodzy czytelnicy. Nigdy, tak, nie, było, tak, nigdy tak. Nie było liczby mnogiej. I to była ta zasada, którą się trzymaliśmy. Zawsze kierowało się, dlatego że to jest po prostu, konkretnie się zwracasz do czytelnika, który aktualnie trzyma ten zeszyt w rękach. Także no to jest taka moja krótka dygresja na temat tego, że Christian mi powiedział, że po prostu będziecie rockstars po jakimś gwiazdy rocka po jakimś czasie, i rzeczywiście w zasadzie ten jakiś czas to było dosyć krótki okres, także to z mojej perspektywy, natomiast Arek ze swojej może coś dodać. Ja mogę dodać tyle, że robiliśmy to wszystko z ogromnym entuzjazmem. To wydaje mi się, że częścią tego sukcesu, czy powodem tego sukcesu było to, że wszyscy absolutnie kochali to, co robili. Nie spodziewali się, że nie robili tego dla pieniędzy, nie robili tego. Znaczy wiadomo, że oczywiście trzeba było zarobić na życie i tak dalej, ale... Zarobki były okej? Tak. No tak. Zarobki były okej. Ja wiem, okej. No dobra, jest rok 91, czyli ponad
50 lat od momentu, w którym powstali Superman czy Batman, i prawie 30 lat od momentu, w którym powstały takie postacie jak na przykład Spider-Man, tak? I wyobraź sobie, Mateusz, że w tym momencie musisz wybrać historie, które muszą być wydawane w polskich numerach, tak? Oczywiście z początku wydawnictwo polskie miało dość niewiele, powiedzmy, do powiedzenia w kwestii tego, które serie wybierać, ale później to się jakoś tam zmieniło i później sam, nie wiem, Marcin Rustecki czy Arek Wróblewski potrafili sugerować, co powinno zostać wydane, kiedy i w jakiej formie. O tym, że z początku polskie wydawnictwo raczej szło za poradami od swoich, prawda, zachodnioeuropejskich odpowiedników, świadczy pierwszy numer Batmana, a właściwie można powiedzieć, że drugi, no, bo za pierwszy można by uznać adaptację filmu Tima Burtona z 1989 roku, która została wydana w 1990 roku, a tym drugim numerem był Batman Killing Joke, zabójczy żart. To jest jedna z najbardziej popierdolonych historii o Batmanie. Jedna z najbardziej niepokojących z całą pewnością. Stworzona przez Alana Moore'a i Briana Bolanda. Historia, w której Moore ujął tę taką najbardziej, powiedzmy, ciarkogenną, tak, stronę postaci Jokera. Tę stronę, na której wzorowali się później filmowcy i tam, nie wiem, już nawet Heath Ledger chyba tam wspominał o tym, że w trakcie przygotowań do Mrocznego Rycerza, to między innymi Zabójczy Żart był takim istotnym komiksem, tak? To jest komiks, nie wiem, może nie będę spoilerował, co prawda mówimy tutaj o komiksie sprzed 30 paru lat, ale no wciąż nie chcę spoilerować, natomiast to jest komiks, w którym Joker okalecza kobietę, rozbiera ją do naga i potem torturuje zdjęciami tej rozebranej kobiety i jej ojca, tak? Jakby to jest jedna z rzeczy, które się dzieją w tym komiksie, nawet nie najważniejsza, szczerze powiedziawszy, tak? Więc jest to wyjątkowo niepokojąca rzecz, to jest rzecz, która no, wyewoluowała, powiedzmy, z tej tradycji pisania historii o Batmanie przez lat, powiedzmy, tam, nie wiem, tych 50 lat, tak? Gdzie Batman przechodził kolejne tam fazy rozwoju od takiej tej początkowej z złotej ery, później te takie kampowe bardziej interpretacje. No aż dotarliśmy do momentu, w którym Batman jest naprawdę mroczny, jest naprawdę dziwny, ma naprawdę dziwnych przeciwników i tym atakujemy czytelnika na samym początku, małoletniego czytelnika. Więc tak, to było dość randomowe i jakby szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, czy to powinno być wpuszczone do kiosków dla dzieci, no ale ten Zabójczy Żart rzeczywiście trafił do dziesiątek tysięcy prawdopodobnie małoletnich czytelników. Trochę na temat tego początku Batmana, a także na temat innych komiksów, które TM Semik wydawał, opowiedział nam Słoń, raper, który też o Zabójczym Żarcie ma pewne wspomnienie. Cześć, siema wszystkim z tej strony Słoń. Przejdę od razu do tematu TM Semik. Komiksy TM Semik, ogólnie komiksy, stanowiły bardzo, bardzo ważną rzecz. W moim życiu nie było to tylko i wyłącznie rozrywka. To było dla mnie coś naprawdę więcej. Pierwszą rzeczą, którą widziałem, jeżeli chodzi o komiksy, prawdopodobnie pierwszym zeszytem, jaki był, to był pierwszy Batman. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Pierwszy to był Batman, komiks wydany na modłę filmu, gdzie Jack Nicholson grał Jokera. I razem z tym Batmanem brat przyniósł również do domu Killing Joke. W tym Killing Joke'u to, co było dla mnie najważniejsze, to również to uczucie takiej niewiadomej. Oczywiście Alan Moore jest geniuszem dla mnie, tutaj w dużym skrócie. Natomiast uczucia, które towarzyszyły mi, czytając te komiksy, porównując Batmana, który był totalnie, no, w sumie płytki i miałki, mówię o tym filmowym Batmanie, a porównując to z zeszytem z Killing Joke, gdzie w momencie, kiedy tam Gordon wjeżdża do tego wesołego miasteczka i tam się zaczyna ciężka amba, to wiecie, pamiętam, jak mój ojciec mi czytał ten komiks, leżeliśmy już gdzieś tam wieczorem wyżej i ojciec patrzy na ten komiks, mi go czyta i mówi do mnie: to nie jest dla ciebie, co tutaj się dzieje w ogóle, nie? I zasadniczo tak było. Ja bym dziecku za Chiny nie pokazał Killing Joke. To naprawdę nie jest komiks dla dzieci. To nie jest Batman, który skacze po dachach i wiecie, i ratuje
ludzi w potrzebie, to jest coś zupełnie innego. Tak więc od tego mniej więcej momentu mogę zacząć mówić o jakiejś przygodzie z TM Semikiem i następnie wszystkie rzeczy, które się pojawiały, Spider-Many, Transformers, G.I. Joe. W każdym razie TM Semik był lwią częścią mojego życia. Chciałem rysować komiksy, zaczęło się to od kalkomanii, tak więc przez kalkę próbowałem odrysowywać jakichś bohaterów w jakichś pozach, które są narysowane na całą stronę. To były różne postacie. Pamiętam, że byłem zafascynowany oczywiście Punisherem, Wolverinem, który miał wtedy w polskich komiksach miał ksywę Rosomak. Tak więc TM Semik spowodowali, że chciałem rysować komiksy, poległem i może to i lepiej, bo bym się totalnie w tym nie sprawdził. Jeżeli chodzi o jakiś fun fact, to co mogę przytoczyć, to jest to dosyć takie, no nie chwalę się tym, żeby nie było, ponieważ jako dziecko kradłem komiksy w mojej szkolnej świetlicy i przynosiłem je do domu i próbowałem na przykład ułożyć sobie chronologicznie jakieś historie, nie wiem, jakiegoś X-Menów albo tam Punishera przykładowo. I ludzie, którzy przynosili tam jakieś swoje stare komiksy, których już nie czytali i zostawiali je w świetlicy, ja po prostu je, mówiąc wprost, jumiłem. Ja przynosiłem te komiksy, kradłem komiksy, przynosiłem je do domu. Miałem nawet jedną ścianę w domu, które te komiksy, których mi nie było aż tak żal, ja wycinałem okładki i miałem całą ścianę w okładkach komiksów generalnie jedną. Jestem ciekaw, czy nawet bym nie znalazł gdzieś tam w domu rodziców jakiegoś zdjęcia tej ściany. W każdym razie miałem tam okładkę przy okładce komiksów, jedna przy drugiej, taka mozaika. Więc takich fun factów, byłem złodziejem komiksów jako dziecko. Co mogę dodać do tego? Chyba to wszystko. W każdym razie TM Semik miało ogromny wpływ na mnie. Mówię to całkowicie serio. Były komiksy, o których, wiecie, najgorszą rzeczą, która była z tym Semikiem, była taka, że czytacie jakąś historię i była jakaś adnotacja przy dialogu, gdzie któraś z postaci nawiązuje do wydarzenia, która miała miejsce w komiksie, na przykład jakiegoś, nie wiem, Tora w roku 88 w czerwcu. I wiecie, ja na to patrzę, ja się zastanawiam, ale kto to jest Tor? Ale gdzie ja znajdę ten komiks? Wiecie, totalnie sobie nie zdawałem z tego sprawy, że my mieliśmy też szczątkowe historie gdzieś tam w Polsce, ale no żyłem tym, naprawdę, naprawdę żyłem tymi komiksami. Moim ulubionym komiksem wydanym przez TM Semik to był Mega Marvel i to był Mega Marvel z Silver Surferem, gdzie to był mój pierwszy kontakt z tymi postaciami galaktycznymi, międzyplanetarnymi, z tym pierwszy kontakt z tym Marvelem kosmicznym. I pamiętam, że no, ja ten komiks czytałem w kółko, dosłownie w kółko. Jak go przeczytałem, to wracałem do początku i patrzyłem na wszystkie rysunki, na te wszystkie postacie, na nazwy, wiecie, planet, na nazwy postaci. Wszystko, co było z tym związane, było dla mnie magiczne i Silver Surfer bardzo mocno się odbił na mnie. Pamiętam, że byłem zakochany w tym, co się tam dzieje. I uważam, że drugim takim chyba Mega Marvelem, który był taki bardzo mocny dla mnie, to był również Ghost Rider z Wolverinem, ich cross. I tą historią też się bardzo mocno jarałem, ale mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o taki numero uno, to ze wszystkiego to był ten Mega Marvel Silver Surfera. No, pozdrawiam. No tak, kto zna twórczość Słonia, ten wie, że popierdolone teksty kultury nie są mu absolutnie w żaden sposób obce, więc można się zastanawiać nad tym i można też domniemywać, że niektóre rzeczy wydawane przez TM Semik miały wpływ na niego. Mówiłeś o tym dosyć czasami randomowym planie wydawniczym, bo to rzeczywiście było coś, z czym tutaj panowie, mówię tutaj zarówno o Marcinie Rusteckim, jak i o Arku Wróblewskim, który miał z czasem coraz więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten proces wydawniczy. No musieli się z tym mierzyć, bo byli trochę zdani na to, co akurat
jest na przykład, nie wiem, drukowane w jakimś innym kraju, gdzie Semik ma swoje wpływy, udziały, tak, że coś przylatuje z Węgier, coś z i tak dalej. No tak czy siak, parę takich perełek się w latach 90. pojawiło. TM Semik miało jednak, trzeba to sobie powiedzieć, z całą pewnością bardzo, bardzo mocną pozycję, którą sobie wypracowali w bardzo, bardzo krótkim czasie. I to na pewno nie umykało uwadze jakichś takich topowych osób związanych, no tutaj chociażby z Marvelem. Doszło do ciekawego spotkania w latach 90., mianowicie Stan Lee wraz z małżonką byli na jakimś takim tournée, akurat byli w Sztokholmie, więc postanowili też odwiedzić powiązaną biznes ze Szwedami, tutaj w tym kontekście komiksowym, Polskę. No i odbyło się jakieś takie przyjemne spotkanie. Zdaje się, że Grażyna Torbicka miała tam przeprowadzać wywiad, miała przygotowane pytania, ale dosyć szybko po prostu odrzuciła te kartki, inaczej niż w Randce w ciemno, po prostu odrzuciła te kartki i stwierdziła, że będzie szła na żywioł, że będzie improwizować, bo czego by się nie mówiło o postaci Stana Lee, no to bywał w takim bezpośrednim kontakcie z tego, co ludzie przyznają, w jakichś takich towarzyskich sytuacjach bardzo uprzejmy i czarujący i ciepły. Z tym się wiążą jeszcze jakieś takie inne anegdotki. No, jest mowa o tym, że małżonka Stana Lee, będąc w Warszawie, zachorowała i podobno Marcin Rustecki był tą osobą, która tam wyrwała jakiś lek po prostu z jakiejś kliniki hotelowej i uratowała tutaj małżonkę Stana Lee, ale też z drugiej strony Stanisław Dudzik, wspominany dzisiaj, też wzmiankował to spotkanie i mówił, że tam jakby bardzo dużą rolę, bo zakładam, że to jest podobne spotkanie, że dużą rolę odgrywała śliwowica i że to tak naprawdę nie była żadna choroba. Znaczy w pewien sposób jest to dysfunkcja organizmu, ale spowodowana niekoniecznie bakteriami czy wirusami. No, nie wiemy jak było, zostały anegdotki, no ale tak, ta pozycja była bardzo silna, mówiłem o monopolu, jeżeli chodzi o polskie superhero. No i rzeczywiście TM Semik funkcjonowało na ramach takiej jakiejś, powiedzmy, dżentelmeńskiej umowy z Egmontem na zasadzie superhero to my, wy wydajecie rzeczy frankofońskie, nie wchodzimy sobie w drogę. No i rzeczywiście długo tak to wyglądało i odbywało się to z powodzeniem na pewno dla TM Semika. No więc zapytaliśmy o to, czy nie było jakiegoś innego dużego gracza, który mógłby tutaj TM Semikowi zagrozić, i Marcin Rustecki opowiedział nam następujące rzeczy. Słuchaj, przede wszystkim byliśmy częścią wielkiego koncernu. W związku z tym za plecami mieliśmy wielkiego gracza, który, nazwijmy to, troszczył się o poszczególne podmioty, tak? Czyli jak weszliśmy do tej grupy semikowskiej, zostaliśmy przyjęci do rodziny i no, za nami stał plan wydawniczy. Także jeśli chodzi o gracza nowego, to w ogóle nie było takiej opcji przez prawie całe lata 90., dlatego że to były ekskluzywne prawa kupione dla nas i nikt, żaden ani Marvel, ani Dark Horse, ani DC, żadne wydawnictwo nie sprzedałoby praw komukolwiek poza nami. Nie było takiej możliwości. Oprócz rzeczy, które TM Semik wydawał co miesiąc, i oprócz takich serii, które wychodziły i które, na które składały się 24 oryginalne zeszyty amerykańskie rocznie, tak? No bo każdy numer TM Semiku, ten taki regularny, miał ze sobie dwa numery amerykańskie, nie licząc jakichś tam małych wyjątków. Właściwie z każdym tak było. TM Semik wydawał również grubsze rzeczy, takie, które na 100 bądź 120 czterech, nie, 132 stronach, zbierały takie długie historie, które wychodziły na przykład w Stanach przez tam pół roku, a u nas, proszę bardzo, mieliśmy od razu całą taką historię. Te wydania specjalne były czymś, co rzeczywiście bardzo przeżywałem w tamtym czasie. To były z jednej strony rzeczy, które pomagały nadganiać, powiedzmy, wydania amerykańskie, tak? Tutaj podam taki przykład.
TM Semi w którymś momencie, w połowie lat 90. wchrzanił się, i to użyłem tego słowa całkiem świadomie, w Nightfall i potem Night Quest i Night coś tam i te wszystkie rzeczy, które były związane z tym, że Batman miał przetrącony kręgosłup. Sorry za spoiler znowu do komiksu sprzed 30 lat, ale dobra. Że Batman miał przetrącony kręgosłup i tam był nowy Batman, a Batman jeździł na wózku, coś tam, tak? W związku z tym Night Questem w Stanach wychodziło ileś tam po prostu takich podserii, miniserii. W zasadzie jeśli tylko czytelnik amerykański chciałbyś na bieżąco, to musiał jakby w każdym miesiącu kupować 6, 7, 8 tych numerów. No cóż, no ten nasz biedny TM Semik musiał sobie jakoś tam radzić z tymi wydaniami comiesięcznymi. No i tutaj w sukurs, prawda, przybywały te wydania specjalne. Wydania specjalne, które potrafiły na przykład, nie wiem, rozwijać postacie poboczne tego Nightfalla, czyli na przykład tam Azraela i Jean-Paul Valley był taki koleś, tak, który był bardzo istotny dla tej historii. Z drugiej strony to były takie pamiętne rzeczy jak Batman Venom, czyli Batman Jad po polsku. Venom, który później pozwolił przeciwnikowi Batmana złamać, prawda, nietoperza, a z drugiej strony Venom, od którego uzależnił się Batman. W zasadzie jest taka, no, opowieść o uzależnieniu, dość poważna opowieść o uzależnieniu, która też zaczyna się od bardzo ponurej, bardzo ponurego zwrotu akcji pod tytułem Batmanowi, Batman próbuje uratować małą dziewczynkę i mu się to nie udaje. Więc te wydania specjalne były rzeczywiście taką gratką. W wydaniach specjalnych było też miejsce i w Mega Marvelach, tak, czyli powiedzmy w marvelowskich odpowiednikach tych grubszych tomików. Było też miejsce dla postaci, które niekoniecznie mogły być wydawane raz w miesiącu. No, na przykład Ghost Rider, czy nie wiem, czy Silver Surfer, tak, czy Lobo na przykład, nie? Który w swoim czasie był bardzo popularny i w zasadzie mi się wydaje, że z Lobo to można by było zrobić taką miesięczną serię, dlatego że do dziś część czytelników, zwłaszcza taka, wiesz, heavy metalowo rockmańska, część czytelników super wspomina, że Lobo to było ekstra komiks i kurde, ale to było super, nie? Wiem, no Lobo funkcjonował jako coś takiego, co się czyta pod ławką jednak trochę, albo tak, żeby matka nie widziała, no bo jednak mówię tutaj o Lobo Bisleya, to jednak ten taki komiks, taki wiesz, zakazany owoc trochę z tą całą brutalnością. Ja pamiętam trochę, jak mama kiedyś przejrzała, akurat to był tomik, który się nazywał Lobo Nieamerykańscy Gladiatorzy, który przeczytałem sobie w ostatnich miesiącach swoje po raz kolejny i w zasadzie całkiem nieźle się zestarzał. I mama trochę, tak pamiętam, była taka... Do połowy komiksów ginie z połowa postaci, z połowa bohaterów. Wspomniałem o komiksie Batman Venom, który istotny był nie tylko dla mnie, nie, czy dla ciebie był jakoś tam ważnym tekstem kultury? Był. Jak zobaczyłem okładkę, to w ogóle wiedziałem, że absolutnie, że muszę na to trafić. No. No i nie tylko dla nas był istotny, bo okazuje się, że był istotny również dla Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, blogerki, autorki bloga Zwierz Popkulturalny. Katarzyna opowiedziała nam nie tylko o swoich tam faworytach komiksowych ze stajni TM Semik, ale również o tym, czym dla niej było to wydawnictwo i dlaczego było istotne. Moje wspomnienia związane z wydawnictwem TM Semik są bardzo mocno związane z moim dzieciństwem, z chodzeniem do kiosku, oglądaniem, czy są już nowe komiksy, te moje ulubione. Czytałam zawsze Batmana, czytałam Supermana. Mój brat uwielbiał X-Menów, ja miałam kilka lat i absolutnie nie byłam w stanie czytać tego komiksu, ja nie rozumiałam, co tam się dzieje. Pamiętam, że to był taki zwyczaj, że szło się do kiosku i próbowało się zobaczyć, czy już jest nowy komiks. I myślę, że to był wielki przywilej tak naprawdę kulturowy, dorastać w momencie, w którym komiksy były tak na wyciągnięcie ręki. Chyba jesteśmy jedynym polskim pokoleniem, które miało w ogóle dostęp do tej kultury kupowania zeszytowo komiksów. Z drugiej strony mam poczucie, że była jeszcze jedna rzecz, czyli olbrzymi rynek wtórny. Nigdy nie zapomnę, kiedy mając kilka lat zachorowałam na świnkę, nie pojechałam na wakacje, moja mama poszła na bazar, gdzie był taki antykwariat i kupiła dla mnie cały rocznik Supermana i półrocznika Batmana i ja to czytałam przez 2 tygodnie choroby. Zresztą mogę powiedzieć, że to chyba był taki moment, w którym naprawdę zaczęła się moja miłość do komiksów. Pamiętam, że dostałam także jeden numer Punishera i kompletnie mi się nie podobał, to do dzisiaj pamiętam. Było też dużo takich komiksów, które były wydawane w serii Mega Marvel, czy
w takich osobnych zeszytach i to były te grube, osobne komiksy. I do dzisiaj, kiedy myślę o takich komiksach, które wywarły na mnie największe wrażenie, które w jakiś sposób odcisnęły się na moim postrzeganiu tego, czym jest opowieść graficzna, to one były właśnie wydane w takich seriach. To był po pierwsze Daredevil Franka Millera. Ja chyba byłam za mała, żeby to przeczytać, ale cała ta opowieść, to jak była zilustrowana, to jakie emocje we mnie wzbudziła, sprawiło, że do dzisiaj Daredevil jest jedną z moich ulubionych postaci Marvela i do dzisiaj jestem do niej bardzo przywiązana. A druga pozycja, którą dzisiaj odbiłam już trochę inaczej, ale wtedy wywarła na mnie olbrzymie wrażenie, to jest Batman Venom. To nigdy o tym nie zapomnę, jakby fakt, że superbohater mógł się stoczyć, mógł się uzależnić, no to było coś dla mnie absolutnie poruszającego. I mam takie poczucie, że do dzisiaj jest we mnie trochę takiej tęsknoty za tym, za tą dostępnością wczesną, taką powszechną, taką, że to nie było coś, do czego trzeba było docierać, tylko to było po prostu tak na wyciągnięcie ręki. I myślę, że było mi dużo łatwiej potem zaadaptować się do tej obecnej kultury popularnej, która jest bardzo mocno związana z superbohaterami, bo miałam te podstawy, miałam po prostu te wspomnienia. I do dzisiaj z sentymentem myślę o części komiksów. Zresztą potem, po wielu latach, to już na koniec, też w antykwariatach odkupiłam sobie właściwie prawie wszystkie numery Batmana, które wyszły. Zwłaszcza zależało mi na kupieniu sobie Nightfall, ponieważ no pamiętam, jak Nightfall wychodził i jak mieliśmy to przeczucie, że to się źle skończy dla Batmana i mam takie po prostu przebitki czytania tego komiksu gdzieś na wakacjach, na czekanie na następny tom. Bardzo mocno wbiło mi się w pamięć właśnie to poczucie przeżywania tego story arcu na żywo, tak? I to było coś dla mnie bardzo jakby istotnego, więc takie mam wspomnienia. Wydaje mi się, że bardzo mocno mam, zawsze jak sięgam po komiksy superbohaterskie, poczucie, że szukam tych emocji, które wtedy wzbudzały we mnie te wydania zeszytowe. Wspominaliśmy o Venomie, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk również. No te Mega Marvele i wydania specjalne to była jednak super gratka. Wspomniałeś o tym, że to właśnie pozwalało jednak na opowiedzenie jakiejś takiej rozszerzonej i zwartej historii zarazem. I jeśli chodzi o ten plan wydawniczy TM Semika, no to było dosyć ciężko, bo jeżeli X-Meni w Stanach w pewnym momencie mieli 7 różnych serii, które wychodziły w miesiącu, a polscy wydawcy musieli to jakoś przekuć i zmieścić w zeszycie wydawanym raz w miesiącu, no to to był spory problem. Mówiłeś o tych superbohaterach, którzy nie mieli swoich serii w Polsce. No i rzeczywiście był taki pomysł, żeby Hulk miał swoją serię. Nigdy to nie doszło do skutku, ale ja na przykład bardzo ciepło wspominam Mega Marvela z Hulkiem. To jest ten Mega Marvel, może kojarzycie okładkę, fioletowe obramowanie i zielona morda Hulka w samym centrum. I to jest komiks, który przewertowałem absolutnie milion razy jako dziecko i próbowałem też przerysowywać różne kadry i jakoś budować na ten. Tam się w ogóle pojawia masa różnych postaci, to takie crossoverowe wątki, to też jednak coś, co w Mega Marvelach się często pojawiało. Czy ty poza Venomem masz jeszcze jakichś takich swoich faworytów, no, ograniczając się do tych Mega Marveli i wydań specjalnych? Jest to tak, to dla mnie chyba w ogóle najważniejszą postacią w dzieciństwie był zdecydowanie Batman. Później dopiero wszedł Spider-Man, ale jeśli chodzi o komiksy, to zdecydowanie wolałem komiksy o Batmanie niż o Spider-Manie. I wydania specjalne z Batmanem były czymś, co robiło gigantyczne wrażenie, zwłaszcza tutaj mówię o dwóch tytułach. Pierwszy to był Batman Black and White, o którym powiemy sobie później w kontekście tego, że czytelnicy niekoniecznie Batmana Black and White zrozumieli, więc ja zrozumiałem, miałem wtedy, prawda, 10 lat i już wiedziałem, o co chodzi. A drugą rzeczą była o dziwo Batman vs. Predator 2. Na jedynkę byłem chyba za mały, tam się nie wyrobiłem, pamiętam, że pokazał mi ją kolega czy coś tam, tak? A potem była dwójka, która, jak przypomniałem sobie ją po latach, okazała się być strasznym kasztanem, natomiast wtedy, wow, ale to było narysowane, ale to było super, jeszcze w ogóle Predator i tak dalej. W ogóle, wiesz, TM Semik takimi crossoverami otwierał oczy polskim czytelnikom na to, że to może być tak, że różne potwory czy superbohaterowie przenikają się wzajemnie, jakby jakoś tam wchodzą do światów, do których nie powinny teoretycznie wchodzić, ale w jakiś sposób się to im udaje, tak? Więc dla mnie jako fana filmu Predator małoletniego zobaczyć, że jego ulubiony superbohater też musi się tam po prostu jak ten Arnold Schwarzenegger siłować z tym potworem z kosmosu, no to było
duże przeżycie. Później jeszcze bardzo lubiłem Superman vs. Aliens, ale to był chyba jeszcze większy kasztan. W sensie to już było nie do przejścia zupełnie. Znaczy, wtedy jak najbardziej, dzisiaj już nie do przejścia. To prawda. Wiesz co, tak, pamiętam oczywiście Batmana Black and White, bo to był chyba rok wielkiej powodzi i to się jakoś bardzo wpisywało w ten nastrój, ale jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy, które zapadły mi w pamięć, pamiętam na przykład Szablozębnego, znaczy Sabertoofa, Texeiry, i to była rzecz, która tak bardzo mi nie weszła, bo to była rzecz dosyć wymagająca wizualnie, to było inne rysowanie, to nie było rysowanie jakieś, znaczy realistyczne to oczywiście nie jest dobre określenie w kontekście superhero, nie? Ale to było, to było arty, więc pamiętam, że niektóre rzeczy mnie wyrzucały, ale tak, ta crossoverowość jest jakoś tam charakterystyczna. Zresztą Avengersi chyba w Mega Marvelu wyszli jakby numer po numerze, bo Mega Marvel był kwartalnikiem, o ile się nie mylę. No i akurat dwa pod rząd z Avengersami, tylko to też wynikało właśnie z tego, że no takie rzeczy były dostępne, nie? Pewnie pomysły były różne i pewnie ta oferta mogłaby być bardziej różnorodna, gdyby to zależało tylko i wyłącznie od Rusteckiego i Wróblewskiego. No i wiesz co, kurczę, no w ogóle pomijając to, że masa tych rzeczy mi zapadła w pamięć. A, no jeszcze właśnie Spider-Man i Torment, nie? Tak. To też przecież rzecz, która wyszła w Mega Marvelu, teraz ją mam w omnibusie takim, no właśnie, znów egmontowskim. Więc było tego naprawdę sporo i tak, kurde, nie chcę iść w jakieś takie ckliwe historie, ale też z drugiej strony myślę, że trochę też oczekujecie od nas jakichś naszych prywatnych wspominek, a nie tylko tutaj rzeczy czysto informacyjnych. Ja ci powiem szczerze, że to akurat nie były Mega Marvele, ale jednak TM Semikowskie rzeczy w roku 97 bardzo, bardzo mi pomogły, bo miałem bardzo poważne problemy ze zdrowiem i kurde, po prostu uratowały mnie, nie w takim sensie, że Jezus, to mi uratowało życie. Nie, mnie to uratowało przed jakąś taką po prostu bezbrzeżną nudą, bo spędziłem 3 tygodnie w szpitalu, a potem w wakacje nie mogłem za bardzo wychodzić z domu ze względu na te rozmaite powikłania, więc tak, pamiętam okładkę z Daredevilem, taką zieloną, Amazing Spider-Mana. No i teraz, jak się okazało, tutaj wśród naszych gości i gościń pojawiają się podobne wątki, niekoniecznie zdrowotne, ale takie, które są związane z tym, że TMS migratował po prostu przed nudą, czasami przed wakacyjną nudą. I tego typu historią podzieliła się z nami rysowniczka, ilustratorka Unka Odia. TM Semiki kojarzę głównie z wakacji. Jakoś tam w roku szkolnym nie czytałam komiksów superbohaterskich, ale jak wyjeżdżaliśmy na wakacje do takiej małej mieściny, nie było tam kompletnie co robić, to mama kupowała mi wszystko, co tam sobie w kiosku wymarzyłam. Mega duże wrażenie zdobył na mnie crossover Maximum Carnage, gdzie Peter Parker walczy z symbiontami. Strasznie mi się podobał design Venoma i myślę, że sam Venom, jego postać wpłynęła jakoś na to, że podobają mi się mężczyźni, którzy mają 3 metry szerokości. Wiem, że kupowaliśmy też Supermana. Nie załapałam się na śmierć Supermana, ale załapałam się na powrót Supermana, jak miał ten też taki mega fajny czarny kostium. I katowałam ten komiks tyle razy, że wżarł mi się w pamięć ten fragment, jak on wraca, rozmawia z Lois Lane i ona nie może uwierzyć, że to jest Clark Kent. I on mi mówi, że tam jego ulubiony film albo książka to było Zabić Drozda. I do dzisiaj pamiętam, że ulubiony film albo książka Clarka Kenta to jest Zabić Drozda. Wydaje mi się, że czytałam też Batmany, ale jak byłam mała, to Batman wydawał mi się takim strasznym edgelordem i nie bawiłam się dobrze przy jego komiksach, więc wolałam jednak Spider-Many. To była Unka Odia, autorka komiksu Brom, serii komiksowej właściwie już teraz Brom, którą bardzo polecam, zresztą pisałem o niej kiedyś na blogu, więc to nie jest tak, że przyszła w gościnę i prawda, ja teraz muszę powiedzieć, czuję się w obowiązku polecić. Nie, to jest rzeczywiście super komiks. Tak, to była Unka Odia, natomiast jeszcze w temacie wydań specjalnych, no bywały takie komiksy, które TM Semikowi no nie, jakby nie weszły, tak, za specjalnie i bywały takimi spektakularnymi porażkami wynikającymi z tego, że no właśnie, czytelnik był młody, prawda, nieopierzony, prawda, i nie zawsze rozumiał to, co się działo w komiksie amerykańskim, który już miał tę kilkudziesięcioletnią tradycję. Ja pamiętam do dzisiaj, jak wkurzony Arek Wróblewski napisał
jednym na stronach klubowych w jednym z numerów Batmana, że jak naprawdę on, dlaczego on musi czytać takie listy, że dlaczego Batman Black and White jest czarno-biały i dlaczego, że co tam im nie starczyło pieniędzy na kolorowy druk. Z jednej strony oczywiście to jest śmieszne, z drugiej strony no ciężko winić tego jednak odbiorcę, który niekoniecznie mógł zrozumieć, co stało za Batman Black and White. Tak dla osób niezorientowanych tylko tak powiem, że to była antologia złożona z kilkudziesięciu bodajże, tak? Ośmiostronicowych historii o Batmanie. Tak? To były takie dwa tomy po około 100 stron. No i też taką bardzo dużą porażką finansową był Sąd nad Gotham, na który to Sąd nad Gotham bardzo uparł się Marcin Rustecki, któremu oddajemy głos. No ja absolutnie miałem poczucie, no może nie klęski, bo to jest za duże słowo, ale no, rozczarowania i to sporego przy Sądzie nad Gotham, bo uważam, że to był komiks jak na tamte czasy absolutnie przełomowy, jeśli chodzi w ogóle o medium. Absolutnie przepięknie namalowany. To były chyba najlepsze czasy Beasleya ever. I no nie sprzedał. To była mój pomysł, doprowadzony, że tak powiem, od początku do końca, jeśli chodzi o licencję, o pożyczenie filmów, bo wtedy pamiętam, filmy były tańsze, sprowadzane z Holandii, nie ze Stanów, bo ktoś wydali to chyba w Finlandii i w Holandii, znaczy na pewno w Holandii. Pewnie powinieneś wytłumaczyć, co to były filmy, bo to chyba nie wszyscy... No, tak, filmy to były diapozytywy, teraz jest... No, technika w druku się kompletnie zmieniła, tak? W tej chwili można z dokumentu PDF-a, a chyba już wie każdy, kto co to jest PDF, PDF, który jest robiony tak zwany w wysokiej rozdzielczości, jest bezpośrednio wysyłany do maszyny drukarskiej i drukowany. Wtedy trzeba było zrobić tak zwane diapozytywy, czyli separację kolorów, cmyk, magenta, czarny i yellow, czyli żółty. Po czym to pociąć i wysłać do drukarni. Na przykład, z czego na przykład też nie wiedzą ludzie, że przesunięcie kolorów wynikało z tego, że klisze nie były dobrze spasowane. Przesunięte chmurki, kolor czarny liternictwa wysyłane na kalkach, przesunięcie chmurki było spowodowane przesunięciem kalki. Także, no ale wracając do Sądu nad Gotham, także to rzeczywiście była moja taka osobista porażka. Wspólnych mieliśmy chyba kilka z Arkiem, bo potem jak mieliśmy już taki, byliśmy bardziej niezależni i rzeczywiście de facto niezależni, kupowaliśmy bezpośrednio ze Stanów filmy, to na pewno był 75. wydanie Batmana McKeevera. O, Machiny, gdzie dostaliśmy po głowie. Pamiętam, że dostaliśmy po głowie za miłość, życie, miłość, life, death, tak? Nie, życie, śmierć, numer 2, Storm i Forge, X-Men, że była to, jak cytuję niedokładnie, opowieść o snującej się po pustyni babie, która zastała, jak ja to przeczytałem, o snującej się po pustyni babie, która tam coś tam. Także, no, a to były fajne komiksy, naprawdę, pomijając warstwę graficzną, no to naprawdę były przełomowe. To jest coś, co czyni komiks medium lepszym, tak? To są te historie, raz opowiedziane pięknie, pięknie narysowane, pięknie stworzone, wykoncepowane, tak, wymyślone. No ale takich porażek było sporo. Przy Batman Black and White, no to jest klasyk, dlaczego nie pokolorowany, dlaczego tylko czarno-biały. To jesteśmy gapami. Także no ja z mojej strony tak powiem, może Arek coś doda. Znaczy nam się wydawało, że bo to zaczęliśmy eksperymentować trochę później, że czytelnicy rosną wraz z komiksami, tak, ci młodsi, tak. I
wyrabia im się trochę gust, nie obrażając oczywiście nikogo i tak dalej, bo gusta mogą być różne, prawda? No ewoluuje. Ale że w tym momencie możemy jakby zaprezentować im komiksy, które są bardziej, mają ciekawszą warstwę graficzną i są ciekawiej napisane i tak dalej. No ale może rzeczywiście to był chyba jeszcze nie ten moment w niektórych, z niektórymi tytułami, nie? Ale też dostawało nam się za takie tytuły, które były bardziej popkulturowe, jakieś tam New Warriors i tak dalej, też ludziom się koniecznie to nie podobało. Myślę, że z czasem tych historii, których opublikowaliśmy i czytelnicy i czytali, i te historie jakby nie było w komiksach, są bardzo cykliczne, one się powtarzają, jakby nie było i historie bohaterów i pewne zjawiska tam występujące w tych historiach i tak dalej, więc z czasem jakby to trudno było pokazać im coś kompletnie, absolutnie nowego, co ich zainteresuje od zera, nie? Także od początku, więc tam było, wydaje mi się, to było bardzo tak wieloskładowe to, dlaczego akurat w tamtym momencie, ale zrobiliśmy to, co chcieliśmy, zrobiliśmy to, pokazaliśmy te komiksy, nie wydaje mi się, że nikt nie zrozumiał tego, co chcieliśmy zrobić. Na pewno były osoby, które absolutnie rozumiały i cieszyły się z tego, po prostu nie było ich wystarczająco dużo, żeby te eksperymenty powtarzać później. I tyle. To tak z mojej strony. Green Lantern był też tytułem, który chciałem wydać i wydaliśmy chyba 10, tak? Czy? Chyba tak. Jakieś dwie story. Nie dużo. Tam Szmaragdowy Świt i potem The Road Back, Droga Powrotna. I akurat nam się zamknęły w całości, jeśli chodzi o storyline, ale też się nie przyjął, bo też przecież musieliśmy zakończyć. Natomiast pierwszy się sprzedał, Waldek, założyłem się z Waldkiem i mówię, że na pewno 50% ponad się sprzeda. 50% to był taki, że musieliśmy, jakakolwiek złotówka powyżej 50% to była zarobiona. Także wszystko powyżej 50%. No, na początku kalkulacji, bo potem były różne kalkulacje i wszystko to się zmieniało, ale na początku rzeczywiście mniej więcej to 50% sprzedaży było ok. Poczekaj, bo ja chcę wiedzieć, o który komik się założyłeś. Green Lantern Emerald. A, że dobrze się sprzedał. Tak, że się sprzedał ponad 50% i w ogóle było fajnie. A potem było coraz gorzej. Ja nie wiem, dlaczego, że mi się ten komiks do tej pory podoba. Pewne historie, przecież co by nie mówić, Weapon X czy Daredevil Romita z Millerem, to są komiksy, które teraz się czyta fantastycznie. Tak. To kurde, naprawdę nie widać żadnych minionych lat. Ale Mega Marvel był bardzo, bardzo celnym pomysłem, bo wydaje mi się, że Mega Marvel od samego początku do jakiegoś tam momentu doskonale się sprawdza, bo to był Spider-Man, McFarlane, to był ten Torment cały, to był Weapon X, to był Daredevil, Romita i Millera. Parę rzeczy naprawdę fajnych wydaliśmy w ramach tego Mega Marvel, ale ja pamiętam, że próbowałem pierwsze crossovery wprowadzić w Polsce między zeszytami X-Menowymi i tymi. To mieliśmy kupę różnych pomysłów, które próbowaliśmy. Kto by pomyślał w ogóle, żeby crossovery robić? To tak trochę jak teraz z filmami Marvela, które widzisz, że są robione crossovery pomiędzy, czy tam te filmy się przenikają. No my tak samo próbowaliśmy zrobić. Historia zaczyna się w X-Menach, a kończy się powiedzmy w Mega Marvel, a później znowu przychodzi dalej. Mieliśmy kupę różnych fajnych pomysłów, no ale rzeczywiście, może to nie był taki jeszcze ten moment na to, że ten rynek być może nie był gotowy, czytelnicy nie byli gotowi. Rozdział trzeci. Listy. Oda do Spidera. Spiderze, łazisz po ścianie, ale czyś zjadł śniadanie? Gdy porannego posiłku nie zjesz, zlecisz ze ściany, czy o tym nie wiesz? I jeszcze drugi wiersz, oda do Punishera. O, Punisherze, tyś okrutny, ale twój koniec będzie smutny. Bandyci upieką cię narożnie, boś postępował nieostrożnie. To są wiersze, no, dzisiaj pewnie pana Krzysztofa, wtedy po prostu Krzysztofa Kasprowicza z Poznania i jeden z wielu listów, które trafiły do redakcji TM Semik. Ten akurat jeszcze pochodzi z czasów tych krakowskich, kodemowskich. Zahaczyliśmy też o to, że TM Semik miało jakąś taką funkcję i moc tworzenia społeczności. No i była już mowa o Arku Wróblewskim i o tym, że ta jego historia z TM Semikiem się poniekąd zaczęła od korespondencji, ale przede wszystkim, poza tym, że Arek Wróblewski w TM Semiku pełnił rozmaite istotne funkcje, to był osobą,
od korespondencji właśnie. No i prowadził te strony klubowe na łamach poszczególnych serii. One się rozmaicie nazywały tam. W Supermanie były chyba kartki ze stali, nie? Tak. Strony ze stali jakoś tak. Czy strony ze stali, tak. Tytułował się mianem Marvel Arka, czy tam Bat Arka. No rozmaite aliasy. No i to jest coś, co może oczywiście przywodzić na myśl tego typu strony klubowe, które prowadził w amerykańskich edycjach Marvela Stan Lee. No i można by podejrzewać, że tutaj doszło do jakiejś takiej, wiesz, bardzo bezpośredniej inspiracji, ale ten wątek TM Semikowy był, mam wrażenie, jakiś taki bardzo indywidualny i własny i miał jakiś taki swój charakter. Zresztą zarówno Arek, jak i Marcin tego typu wersje potwierdzają, więc posłuchajmy, jak oni wspominają tworzenie tych stron klubowych. Listy były przepisy, w ogóle listy były nie tylko nieredagowane, były przepisywane dokładnie chyba nawet tak były, jak były napisane z błędami i tak dalej, i one były przepisywane na jakimś takim starym Macintoshu, pamiętam, pierwszym edytorze tekstowym Macintosh, ten, który ja dostałem, laptop. Pamiętam, tak, taki niby laptop, który ważył prawdopodobnie więcej niż ten stół, przy którym siedzimy, i jak pisałem na nim, to moja mama strasznie się denerwowała, bo strasznie klikał tak głośno i tak klik, klik, klik. Siedziałem i tak przepisywałem te listy. A później wysyłałem jeszcze, to jeszcze było później, bo wcześniej to dostawałem te listy od ciebie z ciekawostek takich faksem do Szczecina. Ty wybierałeś listę, czasami wysyłałeś je do mnie faksem, ja je przepisywałem na komputer, później chyba przywoziłem dyskietki, już nie pamiętam dokładnie jak to, wydaje mi się, że to tak działało. No tak. A ja pisałem na początku strony klubowe i teksty ręcznie, po czym wysyłałem je faksem do ciebie, a ty pisałeś je na komputerze, wpisywałeś je na komputer. Kompletna... To tak, żaden internet, żadne nowoczesne historie. Tak, a propos, w ogóle wrócę na sekundę do tego, co mówiłeś o tak szybciutko o stronach klubowych, które były takim miejscem dla wszystkich. To był taki, nie wiem, czy zauważycie, to był taki internet nasz, bo to z jednej strony były informacje na temat bohaterów. Ty byłeś Wikipedią. Tak, taka Wikipedia plus forum dla ludzi, żeby wymieniać się swoimi opiniami o komiksach i jakimiś tam pytaniami i tak dalej. Także to był nasz taki wczesny internet, nasza wersja. Semikowa. Absolutnie. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które napisały kiedyś list i ten list został wydrukowany, więc to całkiem jest możliwe, że ta osoba nas słucha. Ale gorzej jak na przykład byli czytelnikami od dnia pierwszego do ostatniego, pisali zawsze, a my nigdy ich nie wydrukowaliśmy. A byli czytelnicy, których listy wydrukowaliśmy 3-4 razy. O nie. Adam Rymas. Tak, Adam Rymas, pozdrawiamy. Adasia, z Adasią rozmawiałem całkiem niedawno, zresztą tak jak mówię, przez po wielu, wielu latach. Nawet nie wiem, czy nie jesteśmy przyjaciółmi na Facebooku, gdzieś tam znajomymi. Tak. Ale tak, to dlatego, że nie prowadziliśmy jakichś tam ewidencji, nazwisk, listów, imion i tak dalej. Trochę to szło... Pamiętało się te nazwiska. Tak, ale z dnia na dzień, czy tam z miesiąca na miesiąc wymyślanie, okej, o czym będzie dzisiejszy wstępniak, nie? To trzeba wymyślić wszystko. Napisać, znaleźć te informacje, do których inni nie mieli oczywiście dostępu, tylko my mieliśmy dostęp do jakichś tam materiałów, które DC czy Marvel przysyłali nam razem z komiksami, które czytaliśmy w redakcji. No właśnie, Arek powiedział, że dziewczyn wśród czytelników było niewiele. No my tutaj, prawda, zadajemy kłam temu stwierdzeniu, bo już mieliśmy dwie gościnie i będzie jeszcze trzecia w tym odcinku. Natomiast też warto tutaj wspomnieć o liście Anety do Spidermana numer 1191, który idzie tak. Kochana redakcjo, na początku mojego listu pozdrawiam was serdecznie. Długo zwlekałam, nim odważyłam się do was napisać. Otóż wstydzę się, że mam ponad 20 lat i nadal pasjonują mnie wasze komiksy i inne także. Przy waszych 14-15-letnich członkach klubu komiksów czuję się staro. Swoją drogą miłość do komiksów oczywiście ukrywam, gdyż mnie wiele razy śmiano się ze mnie, ale trudno. Mam w kiosku założoną teczkę i nawet jeśli gdzieś wyjadę, to po powrocie zawsze odbieram wasze 4 komiksy. Jestem dziewczyną, więc szczególnie przypadł mi do gustu silny i niestrudzony pogromca, czyli Punisher. Mam kłopoty, gdyż zakupione komiksy muszę chować, żeby je nie widziała moja mama. To jest, czytam, jak jest napisane. Złości się na mnie, gdyż mało zarabiam. Dokładnie ostatnia wypłata 529 400 zł. Pani podała swoją wypłatę ostatnio. Tak. 529 400 zł, no to jest minus 4 zera, tak? To jest 52,90.
Tak. I wydaję na komiksy i książki. Także starcza mi tylko na pół miesiąca pieniędzy. Ale nie będę was zanudzała swoimi kłopotami. Mogę was zapewnić, że wasze komiksy są 100 razy więcej warte niż kosztują. Zaoszczędzę wam słów uznania. Wiem, że dostajecie ich masę. Na koniec mojego listu życzę wam zdrowia i jak największych nakładów. Z poważaniem wasza stała czytelniczka Aneta. Więc tak, więc były jakieś kobiety, tu już jest koniec listu, były jakieś kobiety, które czytały komiksy TM Semik. Tutaj oczywiście Marvel Arek na stronach Arachnopoczty odpisał, że kochana Aneto, tam naprawdę wspaniały, twój list sprawił mi wiele radości i tak dalej, i tak dalej. I na jeszcze dodatkowy dowód na to, że TM Semik to nie byli tylko chłopcy, mamy wspomnienie Kai Klimek, krytyczki filmowej. Wydawnictwo TM Semik. Cóż za wspomnienie. Szczerze mówiąc, kiedy nawet słyszę tę nazwę, to od razu coś się odpala. Odpala się właściwie super początek lat 90. Jesteśmy w Rabce, w której częściowo się wychowywałam. Tam mieszkali moi dziadkowie. I mój wspaniały dziadek, kiedy zauważył, że lubię już sobie czytać różne rzeczy pokątnie, zaczął mi przynosić z księgarni komiksy, które kupował tam rano. Ja je czytałam szybciutko i następnego dnia, albo jeszcze nawet tego samego dnia po południu, wracał do tej księgarni i mówił: wnuczka już to zna, wnuczka już to ma, pomyliłem się, muszę wymienić na coś innego. No i właśnie wśród tych komiksów z tamtych czasów był między innymi Spider-Man. Jeden konkretny zeszyt. Już niestety nie pamiętam, co to było i mój research trochę kuleje w tym wypadku, ale był to taki numer i taki zeszyt o Spider-Manie, gdzie na samym końcu była taka galeria kobiet ważnych w życiu Spider-Mana. I tam pojawiały się oczywiście Mary Jane i różne bohaterki i różne przeciwniczki, bo oczywiście również ciotka, więc wspaniałe rzeczy i tam one wszystkie miały dla jakiś przekaz dla tego Spider-Mana. I oczywiście byłam wtedy małą dziewczynką i myślałam sobie, wow, ile on zna w ogóle fantastycznych różnych bohaterek. Ciekawe, czy każda z nich będzie miała swoją własną historię. Więc tak to zapamiętałam. To wydawnictwo właśnie było takim pierwszym kontaktem dla mnie i dla bardzo wielu innych osób z superbohaterami. Nie znaliśmy przecież tego wcześniej, ale przyznam szczerze, mimo że lubiłam te opowieści, to Spider-Man powrócił do księgarni na półeczkę, a komiksami, które z tamtych czasów ze mną zostały bardziej, może niż te superbohaterskie, są komiksy o Torgalu, bo właśnie kiedy dziadek przyniósł z księgarni Ponad krainą cieni Rosińskiego Ivan Hama i ja, mając te 6 lat, trochę za wcześnie chyba, bo przeglądałam i poczytałam ten komiks, to stwierdziłam, to zostaje. Spider-Man wtedy nie został, ale zdecydowanie dzisiaj jest jednym z tych moich ulubionych superbohaterskich chłopaków. I tak, i te komiksy z tamtych czasów, z komiksami TM Semik na czele. Pamiętam i mam w serduszku i zawsze, kiedy słyszę tę nazwę, to właściwie czuję taką lekką falę nostalgii za tymi początkami. Także takie są moje skojarzenia i tak, chyba wejdę na Allegro i zacznę szukać tego komiksu. Nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, ale może, kto to wie. Pozdrawiam. Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna, czyli Kajutex. Wracając do stron klubowych, do listów, no właśnie, klub to naprawdę było jakieś takie, mam wrażenie, bezpieczne i przyjemne miejsce dla rozmaitych fanów, fanek komiksów, którzy mieli jakieś rozmaite też wątpliwości związane z tym, czy wypada, czy może trochę siara, czy jestem za stary i tak dalej. No często bywało tak, ja miałem tego typu sytuacje jako dziecko, że nie miałem wokół, wśród znajomych, wśród kolegów, których na szczęście jakiś tam miałem, nie miałem za bardzo fanów komiksów, czytelników. I myślę, że sporo osób, szczególnie z niewielkich miast, miało tego typu problem, więc no tam rzeczywiście ta siła korespondencji w 90-sach była ogromna i tam podawano adresy i naprawdę masa ludzi wymieniała się po prostu listami i rozwijała jakieś takie swoje pasje. I to są oczywiście bardzo wesołe wątki. Natomiast mamy tutaj wyimek ze strony klubowej ze Spider-Mana, to jest numer drugi z 91 roku. I jest tutaj mowa w takim zakończeniu pisanym przez Arka. Jeszcze jedno, zwracamy waszą uwagę na jednego z członków klubu, na Karola Neubauera.
Karol ma chore nerki i przykuty do łóżka szpitalnego nie może tak jak inni chodzić do szkoły. Przypuszczamy, że sprawiłyby mu radość wasze listy, a więc piszcie do niego. I jak się można domyślać, Karol został zasypany korespondencją i na pewno jakimiś słowami wsparcia. Natomiast ta historia ma niestety bardzo smutny finał, który też pokazuje po prostu, że to środowisko było jakoś tam skonsolidowane, nawet jeżeli to nie były osoby, które by się widywały kiedykolwiek. To jest numer 6 z 91 roku. No i jest właśnie, no można to nazwać poniekąd takim nietypowym nekrologiem. Dziś zaczynamy inaczej, smutniej niż zwykle. W komiksie Spider-Man i tak dalej jest mowa o tej prośbie. Okazało się, że Karol był nieuleczalnie chory. Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w pierwszych dniach lutego nasz kolega klubowy Karol Neubauer zmarł. Tutaj na prośbę mamy Karola składamy w jej i swoim imieniu gorące podziękowania wszystkim, którzy do niego napisali, nie wiedząc, że adres na listach do niego okaże się już nieaktualny. Szczególnie serdecznie i tutaj właśnie mama tego Karola kilku osobom, które wysłały tych listów, sporo dziękuję. Jest prośba, nie piszmy już do Karola, nie znamy jego obecnego kodu pocztowego, a naszymi listami rozdzieramy jego matce serce. Jeśli chcemy jeszcze coś mu powiedzieć, to dłużmy na chwilę komiks, zamknijmy oczy i cichutko z nim pogadajmy. Ja też na chwilę odkładam pisanie dla was. No więc jest to dosyć mocna rzecz, tak nie spodziewalibyśmy się tego typu rzeczy w prasie, nie ma co ukrywać, więc ten stopień intymności jest tutaj naprawdę, naprawdę duży, tym bardziej, że wspomniany chłopiec jest wymieniony z imienia i z nazwiska, także no, jest to smutna i ciekawa rzecz, mam wrażenie. Na szczęście nie zawsze listy do redakcji TM Semik dotyczyły tak strasznych, tragicznych wydarzeń i kwestii ostatecznych. Czasami to po prostu były niezwykle urocze, zabawne z perspektywy czasu. Listy od bardzo, bardzo małoletnich czytelników. To jest taki wspaniały list od Piotra Skoczelasa wówczas z Wałbrzycha. To jest dalej podany dokładny adres. Jeśli Piotr Skoczylas obecnie już tam jakoś dobrze po 30 pewnie nas słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Piotr Skoczylas nie napisał listu ani do Arka Wróblewskiego, ani do Marcina Rusteckiego, tylko bezpośrednio do swojego ulubionego bohatera. Drogi Supermanie, piszę do ciebie, bo lubię twoje komiksy. W tych komiksach podobają mi się obrazki i lubię twoje przygody. Lubię twoją siłę i jak ratujesz ludziom życie. Podziwiam twoje latanie. Oglądam obrazki w twoich komiksach, gdzie masz niezwykle wspaniałe przygody. Mam zamiar kupować twoje komiksy, żeby prześledzić wszystkie twoje przygody. Teraz kupiłem numer 10. Bardzo mi się podobał. Wszystkie przeżycia i twój płaszcz. Na tym skończę ten list. Twój wielbiciel Piotr Skoczylas. I to jest odpowiedź od redakcji. Czyli teraz od Arka prawdopodobnie. Bardzo ci dziękuję w imieniu Supermana za ten sympatyczny list. Cieszę się, że podobają ci się komiksy z udziałem tego wspaniałego bohatera. Mam nadzieję, że wytrwasz w swoim zamiarze śledzenia dalszych losów człowieka ze stali. Tak, no i to jest bardzo, bardzo cute. Nie ma co ukrywać. I jakby absolutnie rozumiem, bo ja też bardzo chciałem wierzyć w to, że oni wszyscy istnieją. I też byłem jakoś dzieckiem, które nie było jakoś za bardzo usatysfakcjonowane rzeczywistością, więc chętnie gdzieś tam odlatywało w coś takiego. Mamy tutaj osobę jeszcze młodszą i to bardzo dobrze pokazuje, że no właśnie wobec jakby braku jakiejś takiej superbohaterskiej amerykańskiej przeszłości, jeżeli chodzi o wydawanie komiksów w Polsce. Te strony klubowe pełniły taką funkcję informacyjną, były jakimś takim kompendium wiedzy, tym bardziej, że tutaj ekipa z TM Semik dostawała jakieś takie dosyć szczegółowe biuletyny z DC czy z Marvela i pisze Piotrek, który ma 8 lat i chodzi do drugiej klasy. Proszę bardzo o napisanie, jak powstał Hydro-Man i kiedy wyjdzie następny numer komiksu z Doktorem Octopusem. No i tutaj Arek odpowiada, że na spotkanie z Doktorem Octopusem musisz poczekać i tak dalej i opowiada o tym, jaka była tutaj geneza Hydro-Mana, więc no tak, no w sytuacji, w której nie masz zupełnie jakby innych możliwości, żeby się czegoś dowiedzieć na temat tego uniwersum, to zostaje ci tylko to, co w TM Semiku, w komiksach, ale w razie czego możesz zapytać jeszcze Arka, bo on po prostu zna temat i to jest bardzo, bardzo fajne w tym wszystkim. Tak, zna temat na takim bardzo dużym poziomie szczegółowości. Tu jest list od Mirka Zielińskiego. Mam 12 lat i niedawno zacząłem zbierać komiksy o Supermanie. Mam do redakcji pytania i tam są 3 pytania. Drugie jest piękne. Jak goli się Superman, bo przecież ma niezniszczalną skórę? Nie może więc używać żyletki? No i to jest słuszne pytanie, tak, które chyba każdy małoletni fan komiksu sobie zadaje w tym momencie. To jest obok takich pytań jak, a kto jest silniejszy? Jakby tam Hulk
Hulk na przykład, czy tam, nie wiem, czy Wolverine, kto by wygrał taką walkę, nie? I tutaj Arek odpowiada zupełnie zupełnie trzeźwo i tak powołując się na źródła, tak? No cóż, Mirku, aby się tego dowiedzieć, musisz cofnąć się do numeru 191, gdzie pokazane jest, jak Clark goli swój zarost dzięki swemu termowzrokowi. Promienie cieplne odbite od kawałka metalu z jego kryptońskiego statku, skierowane na brodę, wypalają jego super zarost. Jeśli kiedyś zacznie się golić, pamiętaj, Superman ma więcej kłopotów z wykonywaniem tej czynności niż ty. Swoją drogą, czy to ma sens z tym goleniem się, odbijając ten promień, prawda, laserowy od ten... Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Jakby. To jest oczywiście odpowiedź, wiesz, ze źródła, tak, samego, ale... Wiesz co, nie byliśmy nigdy w takiej sytuacji, nie? Jedyne, co mieliśmy wspólnego z Supermanem, to jakieś doświadczenia dziennikarskie, no, więc na tym się to niestety kończy. Tak, wydaje mi się, że jeszcze jeden z czytelników na podstawie tego, co znalazł w komiksie, w którym Superman przemieszczał się bodajże z Metropolis na pewno, bodajże do Paryża, i na podstawie tego, ile mu to zajęło, on obliczył po prostu jego prędkość, więc, więc jakby tam bywały poważne rozkminy. No i jest tutaj też coś, co bardzo, bardzo dobrze pokazuje, że okej, być może osoby bardzo młode, nastoletnie, małoletnie dominują, jeżeli chodzi o czytelników TM Semika tam w połowie lat 90. czy wcześniej, ale jednak ten przekrój wiekowy jest dużo, dużo większy, bo napisał Marian Żurawski z rodziną swego czasu do redakcji coś takiego. Droga redakcja, napiszę krótko. Dobrze, że wydajecie te komiksy. Jeszcze nieźle zarabiam. Widzisz, znowu wątek związany z hajsem, ale tutaj ten. Ale już nie podaję dokładnej pensji przynajmniej. Tak, na pewno się powodzi. Jeszcze nieźle zarabiam, także mogę sobie pozwolić na ich kupno. Co miesiąc dostarczacie nam, to jest mnie, żonie, córce i synowi masę zabawy. Sam byłem chowany w towarzystwie książek i staram się, aby dzieciaki przejęły to samo. Co swoją drogą jest ciekawe, że ktoś, kto jakby przykłada dużą wagę do literatury, zachęca dzieciaki do czytania komiksów. To jest fajne, tak. Bo zwykle jednak, zresztą ten wątek się u nas jeszcze pojawi w wypowiedzi jednego gościa, bo to zwykle jednak wyglądało inaczej. Ojciec pierwszy raz zaprowadził mnie do biblioteki w wieku 6 lat. Pamiętam nawet, co wziąłem. Koziołka Matołka i małpkę Fiki Miki. Piszę jeszcze raz. Dobrze, że zaistnieliście. Ja, Marian, 35 lat, mama Renata, 28 lat, córka Anna, 9 lat i syn Mariusz, 2 lata. Oprawiam wszystkie wasze komiksy po 6 w tomie. No, introligatorski tutaj wątek przy okazji. Dziękuję i pozdrawiam. Jeśli chciał później sprzedać na Allegro, to stracił trochę hajsu, bo takie oprawione to już nie warte słowa. To już nie jest to. No widzisz, ale nieźle zarabiał, więc może się nie przejmuje. Jan, tak, jeśli dobrze liczę i szybko w swojej głowie, ma dzisiaj 64 lata. I tam te wszystkie osoby, które wymienił, są już przynajmniej po 30, tak? Więc jakby tak no nieźle. Ciekawe, co się dzieje dalej z tą pasją komiksową w rodzie państwa Żurawskich. Do tej międzypokoleniowości z listu Mariana Żurawskiego odnieśli się Marcin Rustecki i Arkadiusz Wróblewski. To jest to, co Stan Lee mówił, że zawsze, że najbardziej go fascynowało, że na konwenty przychodzi dziadek, syn i wnuk. Mhm. Trzy generacje. I każdy mógł być ubrany za, wiesz, za innego superbohatera. Ja znam przypadki na pewno, że rodzice podbierają komiksy po cichu swoim dzieciom. Bo kiedyś czytali semiki. Teraz oczywiście nie ma zeszytówek, tylko głównie publikuje się albumy, ale te albumy gdzieś tam po cichu znikają czasami, jak dzieci wychodzą do szkoły, więc jest dużo osób, które mają sentyment do tego medium. Ja mam w ogóle wrażenie, że dosyć ważnym aspektem, jeżeli chodzi o strony klubowe, jeżeli chodzi o listy, które były drukowane w komiksach z TM Semik, że bardzo ważnym aspektem są wszelkiego rodzaju pretensje, zjeby, wyrazy rozgoryczenia, i w sumie TM Semik bardzo chętnie tego typu listy publikował, to jest dosyć charakterystyczne. Mamy Supermana numer 9 z 91 roku.
I to jest takie właściwie jakby streszczenie kilku listów. Czytam. Są jednak i tacy jak Konrad Szafrański z Gdańska, nie podał adresu, więc nie ma go na liście klubowej, którzy uważają, że jest bezsensowne przepisywanie angielskich komiksów na polski i chcieliby móc wpływać na tok przygód naszych bohaterów, albo wręcz, żebyśmy wydawali własne komiksy, bo to jest takie proste oczywiście. Piotr Raczak i wielu innych ma pomysły na postacie bohaterów takich komiksów, a niektórzy także na jakieś ich przygody. Uff, koledzy, gdyby to było takie łatwe, jak sobie wyobrażacie, to wydawalibyśmy tyle komiksów, że nie starczyłoby zarobków waszym rodzicom. W sumie od razu jakby sugestia, że dzieciaki to napisały. Nie? Ale tak. Znaczy panu Żurawskiemu by starczyło pieniędzy, bo jeszcze dobrze zarabia, więc mógłby sobie pozwolić. O, nie? Dla kilku osób przynajmniej, tak? Tak, tutaj też jeszcze jest odniesienie do listu Konrada Szafrańskiego i tutaj pisze Arek. Niestety nie mamy na to żadnego wpływu, w sensie na to, co tam co się dzieje w komiksach. Tak jak nie możemy spełnić życzenia Konrada Szafrańskiego, by Spider-Man, Batman, Punisher, Superman walczył z żółwiami i mutantami, a nie z takimi dziadami jak Pingwin i Joker. No, Pingwin jeszcze kumam, że dziad, ale Joker nie wiem, czy był dziadem. Natomiast tutaj kontynuuje Arek, to jest wciąż Superman 991. Jeszcze inni, między innymi Maciek Kamiński z Warszawy, chcieliby nauczyć się rysować komiksy. Tu odpowiedź mamy gotową. Najpierw trzeba nauczyć się rysować, no i mieć dobre pomysły. Uczyć się rysunku można w szkole, w różnych ogniskach plastycznych i tak dalej, ale żeby naprawdę umieć, trzeba poświęcić na to wiele lat i przejść kolejno przez wiele szkół, aż do Akademii Sztuk Pięknych włącznie. To tak sobie mówię wtrącone, no nie wiem, znaczy część chyba tych rysowników Marvela i DC to tam są samouki, tak? Tak, i mówią na pewno, dumnie, na pewno tak, trzeba tak. Umieć, czy to ma być akademickie, to, ale na pewno trzeba nauczyć się rysować, tak. Niekoniecznie w ASP. Mhm. I tutaj dalej jest od Arka. Tylko, że to nie jest tak jak z nauką czytania i pisania. Niektórzy tej sztuki nigdy się nie nauczą. Trudno. Za to z pewnością posiądą inne umiejętności, o których wielu artystów plastyków nawet nie ma co marzyć. Po prostu można mieć zdolności w jakimś kierunku lub ich nie mieć. Mieć za to inne. Czy wszyscy muszą mieć niebieskie oczy? Kończy Arek. Więc tak, tutaj był trochę coachingu z komiksów TMZ. No tak, jeżeli chodzi o korespondencję taką tradycyjną, papierową, to różnie bywało. Ona była bardzo ważna w TMZ-miku, ale no, nie każdy sobie dobrze radził z tego typu tematem i pojawił się w jednym z numerów taki apel do roztargnionych. Słowa: podawajcie dokładnie i wyraźnie swoje imię, nazwisko i adres, najlepiej drukowanymi literami i z kodem pocztowym. Jeśli mieszkasz w Warszawie, a zapomnisz podać kodu, to jeszcze nie zmartwienie. Sami znajdziemy w spisie. Brak w spisie oznaczał nową ulicę i tak dalej. Ale jeśli mieszkasz w Toruniu, to ze spisu możemy się tylko dowiedzieć, że możesz mieć kod 87100, 87101, aż do 87111, który numer kodu ma twoja ulica. I bywa gorzej. Przysyłasz 15 kuponów konkursowych, nie podając adresu zwrotnego. Komu mamy wysłać regulaminową nagrodę? Sam Superman z jego rentgenowskim wzrokiem byłby bezradny. No to faktycznie, to niefortunne dosyć. Tak, to niefortunne. Wydaje mi się, że jakbyś dzisiaj się pierdolnął w kodzie pocztowym na kopercie, to Poczta Polska by jednak w 2022 roku, no jednak postarała się, żeby to dotarło jakoś tam, tak? No bo jakby bez przesady, nie? Jakbyś napisał miejscowość. Ale wtedy Poczta Polska kierowała się zupełnie innymi zasadami i listy po prostu ginęły, więc jakbyś tam próbował odgadnąć kod pocztowy do Torunia, to nie wiem, czy to by się udało. Ja bym nie przeceniał w ogóle współczesnej Poczty Polskiej. Chciałbym, żebyś miał rację, tak ci powiem. Okay. No tak, no jeżeli chodzi o korespondencję, no to można było jeszcze zamawiać oczywiście odpłatnie rozmaite numery, na przykład jeżeli się nie wiem, przegapiło coś, a chciało się zebrać komplet. To są fajne rzeczy. Jeśli chcecie otrzymać brakujące numery, to zróbcie to i to, nieważne. Punkt trzeci apelu do roztargnionych. Nie przysyłajcie nam pieniędzy na zamawiane komiksy. Po pierwsze, nie wiadomo, czy akurat mamy jeszcze na składzie potrzebny ci numer. Po drugie, przysyłasz 10 tysięcy, należy ci się reszta. Jak mamy ją wydać, jeśli koszt przekazu, listu, jest wyższy od tej reszty? To wspaniałe, że ktoś wysyłał niewyliczone. To pan mi wyda tam. O te wszystkie zapominalskie gapy zapytaliśmy Marcina Rusteckiego. Znaczy to było spychane na administrację, no, na naszą główną księgową i cały dział administracji, który się zajmował prenumeratą. No nie mogliśmy się jeszcze tym zajmować, wiesz, to po prostu pewnie się oddawało, wiesz, no zróbcie coś z tym, bo my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A wiesz, no to były przeróżne historie, no. Tak, tego typu, ale na przykład mam wszystkie kupony, a w liście nie było żadnego, coś takiego, wiesz, że zapominali po prostu te kupony włożyć. No, tu w ogóle historia ciekawa, dlatego że przez lata nam zarzucano, że
oszukaliśmy ludzi, bo nie było samochodu do wygrania, tak? A było tak, było, że najpierw było BMW. Mam ten konkurs tutaj. BMW 300... 23 kabriolet. 23 kabriolet. I to była samochód elektryczny. I ludzie... To był samochód elektryczny dla dziecka. Zresztą było chyba nawet zdjęcie, ktoś to wygrał. Ale ja to mogę, przepraszam, dopowiem. Świąteczny konkurs TM Semik. To jest grudzień 91 roku, czyli wy już obaj byliście, tak. Działaliście. Pierwsza nagroda, samochód BMW 323 kabriolet. Ja też myślałem, że to jest samochód. Bo napisałem to Mateuszowi. Napisałem, what the fuck, BMW. Druga nagroda, radiomagnetofon. Trzecia nagroda, 10 Walkmanów. Aha, to rozumiem, że 10 trzecich nagród, to niektórzy dostały. Tak. Czwarta nagroda, dwie rakiety tenisowe firmy Dunlop. Tak jest. Ten Staszek był, zdaje się, jakimś agentem. Tak. Tak czy inaczej, po tym samochodzie, jak zobaczyli, że to jest samochód zabawka, to następny konkurs z Fiatem Cinquecento, myśleli, że znowu, że damy im jakiś model taki, wiesz, w skali 1 do 100, a to był prawdziwa bryka. To była prawdziwa bryka, wygrana przez czytelnika, zdjęcia porobione. Musi być gdzieś w jakichś komiksach to zdjęcie, bo ale tak czy inaczej ludzie, którzy jakoś nie doczytali, czy im umknęło, myśleli, że znowu robimy jakąś akcję, ściemę z samochodem, ale to był już absolutnie samochód kupiony, nówka, sztuka. I zresztą fajna nagroda, wiesz, no wtedy wózek taki, jakby nie mówić, no może nie BMA, ale wolałbym prawdziwy niż elektryczny. A nie było czegoś takiego, że niektórzy czytelnicy nie chcieli niszczyć swoich komiksów, wycinać tych rogów, więc je kserowali? Też było coś takiego. Kserowali albo kupowali następny, żeby mieć podwójny egzemplarzy, ci, którzy mieli pieniądze. Bo te komiksy nie były wbrew pozorom tanie, tak? No przecież to, co nie ukrywajmy, no te komiksy głównie kupowali rodzice dzieciom, tak? To był taki wiek, że no skąd? No to były jakieś pieniądze. To też były tragedie, że na przykład po latach nie chcieli mi kupić tego komiksu, albo już na to im zabrakło. Wiesz, no to dzieciaka, wiesz, no potem się naprawdę mieliśmy tych miesięczników i dwumiesięczników sporo i trzeba było, żeby wszystko zebrać, kasy kupę. Co potem zresztą się przerodziło w autodestrukcję, tak czy inaczej, dlatego że zjedliśmy ogon właśnie, no ale... Mówiłem o tych pretensjach, no i one były rozmaite, no bo czasami dotyczyły jakby integralności danej historii. Nie zawsze były tak absurdalne jak to, że dany bohater nie walczy z tym bohaterem, ale walczy z tym, z jakimś dziadem. No, niektóre rzeczy dotyczyły właśnie integralności tych zeszytów, no i tego, że musieli się tutaj panowie i panie w sumie, bo tak nie ograniczajmy tylko do dwóch osób całego TM Semik, musieli się zmagać z tą materią i dlatego poprosiliśmy też Arka o krótki komentarz dotyczący tych fanowskich pretensji. I to akurat wiem, obecnie jest ogromnym problemem dla wielu czytelników, miłośników Semika, którzy są starsi, dostają w tej chwili albumy takie w całości, nawet z pobocznymi historiami, bez względu na to, czy mają wspólnego cokolwiek z tymi tomami, czy nie, ale po prostu mają, bo to jest taki kolekcjonerski oni tak to kochają, że to każdy element musi tam być, nie może być nic wycięte, więc dostałem się trochę po łapach od tych ludzi, na zasadzie, a Arek pewnie wycinał w ogóle to niepotrzebnie i tak dalej. No ale to akurat to musieliśmy to robić, bo mieliśmy tylko określoną ilość stron i te historie trzeba było jakoś tak w jednym tytule ogarnąć, ponieważ w Ameryce było 7 tytułów i tak dalej, to takie różne dodatkowe rzeczy. Rozdział 4. Schyłek. TM Semik był wydawnictwem, które rozpoczęło się wraz z latami 90. Latami 90., które początkowo były znakomite dla komiksu amerykańskiego, a później zmieniły się w absolutny koszmar, który nieomal doprowadził do końca Marvela i DC. Na to, że ten rynek komiksu amerykańskiego właściwie był w stanie takiego rozkładu przez ileś lat. Złożyło się bardzo wiele czynników, ale tutaj jakby nie, ten odcinek nie jest o tym, dlaczego kryzys dosięgnął, prawda, Marvela i DC. Natomiast wpłynęło to na to, że ten wybór komiksów amerykańskich, który dochodził do polskich czytelników poprzez CM Semik,
był momentami trochę ryzykowny. Tak? Tutaj wspomniałem wcześniej o tym, że był wydawany ten Batman Nightfall, który trwał tak naprawdę przez 2 czy 3 lata tak naprawdę i jeśli, nie no, 2 lata tak mniej więcej, nie? Jeśli czytelnik wszedł gdzieś w połowie tego Nightfalla, to kompletnie nie wiedział, co się dzieje, no bo tutaj w ogóle co, Batman w ogóle na wózku jeździ, tak? Ma brodę, inny Batman jakiś tam zabija przestępców, w ogóle nie ma sensu nic, tak? To nie jest to, co ja widziałem u Tima Burtona, tak? Jeszcze większym koszmarem, który chyba tak, no był dużym takim ciosem dla wydawnictwa, była saga klonów Spider-Mana, tak. Która ciągnęła się jeszcze dłużej i była, i też przy okazji dodatkowo, bo jest dziś jedną z najgorzej ocenianych historii opowieści o Spider-Manie w całej historii tej postaci, tak? No i TM Semik był zmuszony to wydawać, dlatego że saga klonów was a thing w latach 90. i ciężko było Marcinowi Rutyckiemu, czy Arkowi Wróblewskiemu, czy komukolwiek z TM Semik przewidzieć, że za 15 lat to będzie wspominane jako totalny i zupełnie rozciągnięty, rozciągnięta po prostu buła, tak? W związku z czym TM Semik zaczął wchodzić w nowe potencjalne źródła zarobku, między innymi komiksy japońskie, albumy z naklejkami, Panini, tak, to włoska firma, z którą TM Semik podpisał umowę, czy też podręczniki do RPG. Tutaj mówię o 3 podręcznikach do Advanced Dungeons and Dragons, które wyszły w Polsce właśnie dzięki TM Semik. Podpytaliśmy o te dodatkowe rzeczy Marcina i Jarka. Albumy z nalepkami, była cała spora sekcja sportowa z NBA i z koszykówką. Komiksy dla dzieci? Komiksy dla dzieci, dziewczyny, jakieś tak, Barbie, Sailor Moon i tak dalej. Sailor Moon pamiętam, że był bardzo, to był ogromny hit, bo to był taki moment, kiedy Sailor Moon funkcjonował w świadomości dziewczyn, młodych odbiorców, bo to dziewczynek, ale też chłopców niektórych, że były konwenty Sailor Moon w Warszawie. Ekspertem, i tak dalej. Słuchajcie, ekspertem od Sailor Moon był, który przychodził i był, dawał ekspertyzę, był chłopak nastoletni chyba, po prostu zakochany w tych wszystkich księżniczkach chyba. Nie śmieję się absolutnie z tego, tylko jak to dziwnie po prostu jest, że facet, chłopak przychodzi i wydaje mi się dziewczęcy komiks, no? A tutaj chłopak absolutnie zwariował na punkcie tego komiksu i wiedział wszystko o wszystkich tych czarodziejkach. Także. Nie widzi, tak, tak. Mówię, to jest tak, to temat jak woda. Możemy przechodzić od X-Mena po czarodziejkę, po tam. Dużo rzeczy się działo. Tak, a propos tych sytuacji kryzysowych, ograniczając się do TM Semik, no to warto się zatrzymać na roku 97 i 98, bo to jest faktycznie taki czas bardzo wielu drastycznych, no i nagłych w sumie, jak się okazuje, zmian, jeżeli chodzi o TM Semik. Na przykład wygaszanie jakichś serii, które no, wydawało się, że są absolutnymi pewniakami. To w 97 TM Semik przestaje wydawać między innymi Supermana. Tak? Znikają Wojownicze Żółwie Ninja, które też się cieszyły wielką popularnością ze względu również na inne teksty popkultury związane z tymi żółwiami. 97 to też koniec X-Menów. No i co? Mamy jeszcze połączenie Batmana i Supermana. Tak? Batman też przestaje być wydawany. W 97 zaczyna wychodzić magazyn Batman i Superman i tam historie tych obu bohaterów są połączone w jednym zeszycie, czyli takim podwójnym, o ile dobrze pamiętam, nie? Potrójnym. Potrójnym nawet. Tam były 2 zeszyty z Batmanem i 1 z Supermanem, ile się nie mylę. Nie chcę się poprawić, jeśli to jest jasne. Nieprawda. No i Batman i Superman sobie wychodzi do 98 roku, tak samo jak Spider-Man. I tam się dzieje jakaś dziwna rzecz, można by to w ten sposób określić, mianowicie pamiętacie być może, jeżeli czytaliście rzeczy z TM Semik, że no, gdzieś na końcu pojawiają się zapowiedzi na przykład kolejnych numerów i w Spider-Manie z 98 jest zapowiedź kolejnego numeru, który nigdy nie zostanie wydany, więc może się wydawać, że to jest po prostu jakiś moment naprawdę absolutnego rozpadu, jakiegoś gaszenia pożarów. Dlaczego do tego doszło i jak wyglądało radzenie sobie z kryzysem albo zarządzanie kryzysem, jakbyśmy to nazwali, o tym wszystkim opowiada nam Marcin Rustecki. Znaczy ja trochę powiem w ten sposób, że jak wydaje się, my mieliśmy 3-miesięczny cykl produkcji, a zakontraktowane mieliśmy tytuły na rok i działaliśmy po prostu na zasadzie planu wydawniczego
i nie mogliśmy przypuszczać, że coś się zwali za pół roku i że cały nasz plan wydawniczy szlak trafi, mówiąc kolokwialnie. Także ty wiesz, zapowiedzi, nowe tytuły i tak dalej, no w momencie, kiedy wiesz, braliśmy sprawę po prostu tak, jak ona była. Przyjmowaliśmy z dniem dzisiejszym, czyli na owe czasy, tak? Powiem ci tak szczerze, że to jakby tak ogarnąć to, no to nie, ta cała, ten cały, nazwijmy to upadek, chociaż to brzmi dramatycznie, trwał parę lat. Pomysł w momencie, kiedy nie pamiętam, czy super nam się chyba zaczął sypać, no to pomysł, słuchajcie, no to zróbmy jeden 68-stronicowy zeszyt. Punisher zaczął się sypać, no to zróbmy grubszy, ale czarno-biały. I to były pomysły, które po prostu, no wiesz, była konfrontacja z problemem, tak? W momencie, kiedy nam coś takiego wyrastało przed oczami, no to musieliśmy na to reagować. Co dalej można na ten temat powiedzieć? Dla mnie to są tak oczywiste rzeczy, że wiesz, w momencie, kiedy masz roczny plan wydawniczy, jakieś tam pieniądze, wiesz, właściciele, tam już zaczęło się coś tam wsypać z Semikiem. Weźmy pod uwagę, że Semik został sprzedany Egmontowi. Jeden koncern wielki zostaje wklejony w drugi, tak? No to, no, to jest taka fuzja, jak, jakby, nie wiem, Pepsi została przejęta przez Coca-Colę, tak? No to jak my mogliśmy o tym wiedzieć? Gdzie my byliśmy przy tych, wiesz, przy tych olbrzymich pieniądzach, przy tej całej polityce, tak? Byliśmy jakimiś karłami, które po prostu sobie tam dziubie te, wiesz, komiksiki i nie mieliśmy pojęcia o tak zwanej wielkiej polityce. Ja nie, absolutnie tu nie zasypuję nikogo pretensjami, bo po pierwsze to nie były nasze prywatne pieniądze z Arkiem. Moglibyśmy wam opowiedzieć, gdyby to było nasze wydawnictwo i tam, wiesz, $1 000 000 to utopiliśmy. Także, wiesz, no pewne rzeczy były kompletnie poza naszym zasięgiem i nam nieznane. No. A my jako redakcja po prostu reagowaliśmy na rzeczy, które nam przedstawiano, tak? Chłopaki, dzisiaj już nie może tego być. Im bliżej roku 2000, tym więcej widzieliśmy eksperymentów po stronie TM Semik. Niektóre były takie, powiedzmy, mniej odważne, niektóre to były takie pewniaczki. Tutaj można wspomnieć o tym, że wydawnictwo zaczęło wydawać Spawna, rzecz, o której polscy czytelnicy byli mocno nahypowani na Spawna przez to, że Arkadiusz Wróblewski po prostu często o Spawnie pisał, że jest taka super nowa rzecz z nowego w ogóle wydawnictwa. Jakichś takich bad boyów, którzy sobie tam wyszli z tych dwóch wielkich majorsów i teraz sobie robią swoje własne rzeczy. Więc Spawn był raczej bezpiecznym strzałem i tam, z tego co pamiętam, no nie wiem, ponad 20 numerów wyszło Spawna, tak, takich podwójnych, tak mi się wydaje, czy kilkanaście. 24 no, też, dokładnie, oczywiście 24. Nie mówię tego z głowy, 24. Natomiast były też takie, no i tak w ramach tych takich bezpieczniejszych, powiedzmy, rzeczy, które, na które też się decydowali, no było dużo komiksów związanych z Obcym Predatorem, w tym te kilka takich naprawdę interesujących historii, nawet z dzisiejszej perspektywy, na przykład Obcy Labirynt, to jest bardzo dobra, bardzo ponura i pesymistyczna sprawa. Ale też, nie wiem, wchodzili w komiksy Dark Horse'a od innej strony, jakieś crossovery tam z Terminatorem, znaczy Obcego Predatora i Terminatora i tak dalej. I to już były mniej szczęśliwe pomysły. Generalnie te ostatnie lata TM Semiku, jeśli popatrzymy na tytuły, które oni wówczas wydawali, no jawią się jako coś bardzo ciężkiego, no bo z jednej strony ta rzeź tytułów, o której wspomniałeś, to, że kolejne
miesięczniki po prostu upadały, a z drugiej strony jakieś takie próby utrzymania zainteresowania czytelników. Czytelników, którzy odchodzili, ale też czytelników, którzy przychodzili w tym ostatnim okresie. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że mamy gościa, który zaczął się tak głębiej interesować komiksem już po 2000 roku, ale oczywiście TM Semik go całkowicie nie ominął. Jest to Tomasz Pstrągowski z podcastu Niezatapialni. Ja raczej nie mam jakichś takich wyraźnych, formacyjnych wspomnień z TM Semikiem, bo raczej wchodziłem w komiksy nieco później, tak w liceum, i to były raczej takie rzeczy jak Hellboy, Sin City czy Watchmeni, jak tylko Egmont zaczął to wydawać, takie bardziej ambitniejsze powieści graficzne amerykańskie. Natomiast oczywiście nie ominął mnie TM Semik w moim życiu, bo ciężko było, żeby w tamtych czasach ominął. Miałem dwóch przyjaciół, którzy namiętnie kupowali TM Semiki. Jeden z nich namiętnie kupował wszystkich superbohaterów, a drugi bardzo namiętnie kupował G.I. Joe. Tak, bo to też wychodziło wtedy, więc J. Joe. I ja oczywiście co jakiś czas od nich pożyczałem te komiksy i starałem się w jakiś sposób być na bieżąco i je czytać, ale one mi się raczej nigdy nie podobały. Jedyne bardzo silne wspomnienie to mam z Batman Venom, który rzeczywiście robił na mnie gigantyczne wrażenie, ale głównie ze względu na formę, bo to była pierwsza, tak mi się wydaje, taka prawdziwa powieść graficzna, którą miałem w rękach. Chwilę później chyba jeszcze miałem Schninkla, ale w Schninklu absolutnie nie skupiałem się na tym, że to jest powieść graficzna. Czytałem bardzo epizodycznie Schninkla i wszystkim wiadome epizody. Dopiero też gdzieś w liceum przeczytałem dopiero Schninkla jako całość i odkryłem, że to jest też rewelacyjna fabuła, absolutnie. Ale tak, ale Batman Venom to jest to, co mnie robiło, kręciło. I co no bardzo otworzyło moje, nie wiem, jakieś, jakby to nazwać, moje horyzonty komiksowe, mniej na komiksy. No nie był to też taki głupi komiks, bo to było napisane przez Denisa O'Neilla, więc nie był to najgorszy z scenarzystów, którzy pracowali dla DC Comics. Rysunkowo on raczej nie dawał rady, ja nie przepadałem za tą stylistyką komiksową, którą tam chyba Garcia Lopez przedstawiał, ale no jakby sam fakt tego, że to była skomplikowana fabuła, że tam dochodziło do przemiany bohatera, taki, że ona na poziomie takim emocjonalnym była bardzo wciągająca, może niezbyt skomplikowana, ale miałem wrażenie, że mówi tam jakąś prawdę na temat uzależnienia od narkotyków, na temat tej bezsiły jakiejś takiej Batmana i tak dalej. Dzisiaj oczywiście już tak nie myślę, ale wtedy wydawało mi się, że to dotyka jakby, że u superbohaterom udaje się dotknąć jakiegoś takiego realnego problemu, prawdziwie istotnej kwestii. Natomiast ciekawą mam taką perspektywę, bo jak sobie teraz myślałem nad tym pytaniem, jakie TM Semiki, jaką rolę odgrywały w moim życiu, to mam wrażenie, że ja nie lubiłem TM Semików trochę też z takich powodów klasowych, czym oczywiście się nie chwalę i czego się wstydzę, ale ja pochodziłem z inteligenckiej rodziny. Oboje moi rodzice byli bardzo dobrze wykształceni. Do tego mój ojciec pochodzi z rodziny takiej prawniczej, dosyć znanej w mieście mojego urodzenia. Więc mi się zawsze wydawało, natomiast ci moi koledzy, którzy się interesowali TM Semikami, oni raczej pochodzili z klasy ludowej, zwłaszcza ich rodzice. Zwłaszcza jeden z nich to był kolega, który się przeprowadził tak w połowie jakby naszej paczki podwórkowej. I on był z małego miasta i to bardzo było widać i my na to bardzo długo zwracaliśmy uwagę, bo byliśmy bezdennie głupimi dziećmi. No ale jakby wydaje mi się, że mogło trochę być tak, że ja się czułem w jakiś sposób za dobry na TM Semiki, jakby że one były dla mnie za głupie albo coś takiego, bo pamiętam, że ja się w tamtym czasie już interesowałem komiksami, ale interesowałem się przede wszystkim Asterixem i Obelixem i interesowałem się przede wszystkim Torgalem. I co ciekawe, moi rodzice pozwalali, jakby byli entuzjastami mojego czytania Asterixa i Obelixa. Tutaj moja mama była entuzjastką, a ojciec przynosił mi co jakiś czas jakiegoś Torgala do domu. Właśnie mieliśmy też Schninkla w domu, to jego egzemplarz, jakby tak molestowałem. Więc pod tym względem jakby to było okej. To
było na poziomie, ale za każdym razem, jak chciałem kupić TM Simica jakiegoś, bo coś mnie tam zainteresowało albo coś, to rodzice bardzo mi mówili, że bardzo mi odżegnywali od tego, mówili, że nie ma pieniędzy, że nie warto. I tak dalej. I nawet pamiętam taką scenę, jak kiedyś, będąc u babci, mama mi dała jakieś pieniądze, żebym właśnie sobie kupił jakąś gazetkę i nie truł jej nad głową. Ja kupiłem TM Semika, wróciłem i mama spojrzała na to tak, że o, co to za gówno jest w ogóle, co nie? A ja powiedziałem, że no, że nie jest jeszcze nowy Asterix, ale nie stać mi było na niego, bo za mama mi pieniędzy dałaś. No i mama mi wtedy dała więcej pieniędzy, powiedziała, żebym zwrócił tego TM Semika i żebym wziął Asterixa. Asterix to jest zupełnie inna liga i to jest taka, nie wiem, edukacyjna rozrywka i absolutnie na nią nie szkoda jej pieniędzy i tutaj mądrzejszy i pełniejszy i wspanialszą istotą ludzką wyjdę z tej lektury Asterixa. No tak, no i rodzice naszego gościa to nie były jedyne osoby, które gdzieś tam sceptycznie do tematu komiksu superbohaterskiego podchodziły, no bo jednak postaci no bardzo istotne dla polskiego fandomu rozumianego w rozmaity sposób, w rodzaju redaktora Parowskiego, też na początku istnienia TM Semik, kiedy zorganizowano taką imprezę promującą i po sali biegał gość w stroju Spidermana, no też podchodzili do tego sceptycznie, ale też trochę na zasadzie, że to się nie uda, ale pewnie też trochę z pewną zazdrością związaną z tym, że oto jakaś taka, powiedzmy, popkulturowa pulpa, chociaż jak wiemy doskonale, komiks superhero bywa absolutnie wybitne, że to będzie wypierać jakieś inne, bardziej ambitne formuły. No i o tym też pisze Łukasz Kowalczuk w swojej książce, która jest poświęcona wyłącznie TM Semik, więc tutaj warto zaznaczyć, no bo to, że oczywiście korzystamy tutaj ze wspomnień naszych gości, którzy znają się na temacie, bo tworzyli ten temat, to jest jedno, ale tego typu pozycja oczywiście no nie umknęła naszej uwadze i bardzo wiele informacji, które się tutaj pojawiły, pochodzi właśnie stamtąd. Mamy lata zerowe, mamy też czas rebrandingu, jakbyśmy dziś powiedzieli. W 2002 roku TM Semik zmienia nazwę na Fan Media. Przy okazji, no właśnie, po drodze oczywiście zamknięto Mega Marvela i wydania specjalne, podejmowano jakieś inne próby, w rodzaju, nie wiem, wydawano Top Comics na przykład, to też miało być coś jakby osobnego. Jeszcze panowie próbują jakichś nowych rozwiązań związanych po prostu z materią dosłownie, no bo często mówiono o tym, że te TM Semiki, no ze względu na ograniczone możliwości, że ten papier jest taki ten, że to tak się rwie, że to ten to taki żółty, dosyć tani, no to jakby wspomniany przez ciebie Spawn wychodził już na dużo lepszym papierze. Wildcats, to było 6 zeszytów, ale też z Image Comics, to też wychodziło na dużo lepszym papierze. No i tego typu próby podejmowano, ale to było coś, co tak naprawdę w żaden sposób nie uratowało wydawnictwa, bo też się poza tym, o czym mówiliśmy, też mówiłeś o tym kryzysie komiksu amerykańskiego, no to się zmieniał jednak odbiorca, zmieniał się rynek i jakby obecność rzeczy wideo i też gier wideo, ale kwestia telewizyjna, internetowa, to zaczęło wszystko odgrywać coraz większą rolę, więc niezależnie od tego, jak atrakcyjnie by nie były wydawane te komiksy, no to no nie miało to tak naprawdę znaczenia. To już był niestety koniec TM Semik po tych kilkunastu latach. A ten końcowy okres zapytaliśmy Marcina Jarka. Fan Media było próbą ucieczki z Semika. To były już pieniądze chyba Waldka, także on miał też znowu inny biznes, no ale żeby jeszcze robić komiksy, no to był Fan Media, ale Fan Media też się okazał za późno, za mało. Dla mnie Fan Media w momencie, kiedy to był mój pomysł, żeby zrobić reissue, nie, jak to się wznowienie Czarniana, Lobo, i miał być wydany ekskluzywnie. I ja mieszkałem już, znaczy ja wyjechałem na rok do Danii i nie miałem, że tak było poza mną, chociaż już internet był, już się komunikowaliśmy, no ale już nie byłem, że tak powiem, nie był to zespół jako taki. No i wydany został w miękkiej okładce, taki wiesz, trochę na lepszym papierze i po prostu wydawało mi się to taką agonią, no nie, już to tak nie powinno być, bo to powinno być, to już był komiks otoczony kultem i jakby go wydać właśnie w jakiejś twardej oprawie, na świetnym papierze, być może umarlibyśmy, ale w takim dobrym tonie, takim wiesz, z przytupem,
No ale z drugiej strony wydanie go tak, jak został wydany, nie miało sensu. I nigdy bym nie podjął takiej decyzji. Także to tyle, jeśli w ogóle cię satysfakcjonuje ta odpowiedź. No, krążę tu, wiesz, jak latawiec. No. Widzę, że moja teoria jest taka, największym sukcesem, największy sukces komiksu amerykańskiego okazał się jego największą porażką. Komiks jako taki stał się absolutnie taki collector's item. Kolektor właśnie tych 15 tysięcy wariant covers, tak dalej, do które teraz mam cały czas w domu na pamiątkę. Tak. Treść nie była istotna, tylko posiadanie samego towaru. Mhm. Rozumiesz, czy to już całej esencji nie było w tym wszystkim. To rozmydlanie z historii typu Maximum Carnage i tak dalej, cały czas do tej pory się tłumaczę, że ja nie rysowałem tych komiksów i my żeśmy ich nie wymyślali, tak? Tylko my kupowaliśmy licencje i coś takiego po prostu kupowaliśmy, tak? Potem Marvel się w ogóle roztrzaskał, tak? O skały. No to wiesz, nie było, był kryzys rosyjski, o którym ludzie też zapominają, kryzys światowy. No rzeczywiście, no wiesz, to była dekada, tak? Także przez tą dekadę mogą być różne wzloty i upadki. No to tak wiesz, zawsze świat jest tak, ekonomia światowa i tak dalej, ale bezwzględnie komiks amerykański upadł w którymś momencie, przynajmniej dla mnie. Tam są jakieś w ogóle dodatkowe historie z rynkiem spekulacyjnym i tak dalej, jeśli chodziło o te... Ja trochę słuchałem i czytałem na ten temat, ale wiem, że tam była jakaś taka bańka, która w pewnym momencie... Właśnie te okładki, wersja A, wersja B, wersja C, ludzie, którzy po prostu kupowali te komiksy tylko dlatego i później sprzedawali na takich wczesnych eBayach i tak dalej. W pewnym momencie to wszystko tak pierdykło, mówiąc brzydko. I Marvel i ani DC i nikt z tego się nie mogli podnieść. Później powstał Image, który próbował jakby to trochę inaczej ugryźć i oni odnieśli ogromny sukces. To wszystko się działo w tym samym czasie. McFarlane, Jim Lee i tak dalej. Ta grupa tych bardzo utalentowanych ludzi, którzy odeszli z Marvela, bo nie płacili im nie tyle, że co nie płacili, co oni mieli kontroli nad własnymi kreacjami i tak dalej. To dużo działo w latach 90. To jest bardzo ciekawy temat. Technologia druku, technologia reprodukcji komiksów. Kiedy my zaczynaliśmy, były komiksy z diapozytywami, gdzie był Inker, szkicownik, scenarzysta i tak dalej. Potem nagle się okazało, że był komiks autorski, na przykład Spawn, gdzie pierwsze wchodziły Photoshopy i kolorowanie komiksu, gdzie właśnie wypalało się płyty CD, a już nie robiło się technologia Macintoshowa, cała, wszystko to się tak, to jak w takim maglu trochę, no wiesz. Dużo zmian, za szybko zmian. No i my jeszcze w tym wszystkim mieliśmy się dostosować, tak? W Polsce, co wiesz. Gdzie dopiero się zaczęło w Polsce. Tak, nagle się wiesz, taki coś takiego się dzieje i nagle masz się przystosować. Nie wiadomo, co robić tak naprawdę. No. Poza tym wiesz, ta cała grupa nasza, tak? No, zaczęliśmy mieć różne plany wydawnicze. Też się te kraje rozlazły. Węgrzy mieli własną historię, nie mówiąc, że wiesz, Szwecja, cały pomysł z Fantomem Szwecji, tak, który jest w ogóle postacią kultową, bohaterem od kilkudziesięciu lat, tak, i tu nagle wchodzi Fantom do Polski z rysunkiem archaicznym, z historią archaiczną, wiesz, no to, no ale mniejsza o mniejszość. Mhm. Także, no tak reasumując, rzeczywiście, no wpadliśmy, nie wiem, wiesz, no w takich przypadkach są, wiesz, zatrudniani ludzie, strategzy, tak, wiesz, szuka się jakiś, wiesz, ludzi, którzy inwestują i tak dalej, no przecież Marvel, to, wiesz, to wielka ekonomia w Stanach, no, o której nie mieliśmy zielonego pojęcia, a przede wszystkim nie mieliśmy takich, ale też przecież nie byłoby rzeczą kompletnie nieprawdopodobną, gdyby Marvel zniknął na zawsze. Tak. Prawda? Jak się czyta dzisiaj wspomnienia, świadectwa osób, które tam pracowały. No. Po pierwsze wychodzi, że Stan Lee, bo że nie był takim sympatycznym starszym panem, jak to się dzisiaj go lubią niektórzy przedstawiać, no bo to jednak był... No przecież on dostał ten, on o Spidermana się tam ten procesowali. Z Ditką, tak. Ta. No, w
pomijając, tak, no, ma masakryczną historię, no. Także, no tak było. Epilog. Byliśmy ciekawi, jak panowie wspominają TM Semik, czy też później Fan Media, i czy może mają jakieś uczucie niedosytu w związku z wydawnictwem. Już co, dla mnie to w ogóle był trochę taki czas, kiedy ja dzieliłem Semik ze swoimi studiami, ze swoimi pierwszymi przeprowadzką do Warszawy i tak dalej. Tam w moim życiu działo się bardzo dużo rzeczy. I Semik jakby był takim elementem, jakimś gdzieś tam, nawet wręcz czasami działającym gdzieś tam w tle. Były takie momenty, kiedy byłem bardziej zaangażowany, byłem mniej zaangażowany, kiedy pamiętam, już byłem na studiach, miałem egzaminy swoje, to trudno było jakby. Był taki moment, kiedy pamiętam, pracowałem jako nauczyciel w tygodniu, jeździłem w środę do Warszawy, żeby rozmawiać z Marcinem, układać plany wydawnicze i tak dalej, a później w weekendy byłem w Poznaniu na studiach, więc to tak żyłem tak dosyć niebezpiecznie przez rok między trzema miastami w ogóle i tak dalej. Także także ja byłem ja. Znaczy, na pewno fajnie byłoby, gdyby to wszystko ładnie pociągnąć dalej, gdybyśmy mogli dalej to kontynuować, i było mi bardzo smutno. Ja akurat tak mi się udało, że zacząłem pracować dla agencji licencyjnej, i więc te tematy gdzieś tam zahaczałem, o te tematy Batmana, Supermana, Spidermana i tak dalej. Zresztą z jedną dziewczyną, z dziewczyną, z Gosią, która pracowała na samym początku Semika, więc to tak jakby zostałem gdzieś tam w jakiejś tam rodzinie. I fajnie byłoby, ale właściwie ja nie odczuwam jakiegoś takiego niedosytu, w sensie, że to miało taki swój naturalny koniec, wydaje mi się, i owszem, on trwał dosyć długo, ale myślę, że takie nastały czasy, wszystko się jakoś tam kończy w którymś momencie, tak? Niektóre rzeczy też nie warto wiesz, ciągnąć w nieskończoność na siłę, też musisz trochę ewoluować i zmieniać się jako osoba. Dla mnie to było w ogóle inaczej, bo kiedy Semik się kończył, Fan Media i tak dalej, ja miałem ile, 24-23 lata, więc moje życie jakby dopiero się zaczynało, i na ścieżka kariery, później przeprowadzka za granicę i tak dalej, to w ogóle jakby to był koniec, i w mojej głowie to był ten koniec, i jakby przechodziłem do następnego etapu, tak, bo to był dla mnie fajny moment, kiedy mogłem się rozwijać w innych jakichś tam kierunkach, mówi agencja licencyjna, nowi przyjaciele, znajomi, nowy kraj i tak dalej, i tak dalej. Czas w sumie zarówno Arek, jak i ja pracujemy w komiksach. No tak, bo był taki okres, kiedy niewiele się działo, ale wróciliśmy parę lat temu, ty wcześniej, bo ty właściwie zawsze miałeś gdzieś tam jakieś zahaczałeś o komiksy. Ja miałem dłuższą przerwę, ale w końcu wróciliśmy obaj i robimy w komiksach, że tak powiem. No, w branży. W branży, tak. Ja wiesz co, ja tak się zastanowiłem, jak zadałeś to pytanie. Gdybym w tak zwanym złotym okresie Semika by mnie wypieprzyli z roboty, to bym miał poczucie porażki. To na pewno. Ale tak się nie stało. Ja byłem, wiesz, no, częścią tego, nazwijmy to w cudzysłowie, zgonu, tak? Ja już mówiłem o tym w wielu wywiadach. Wydaje mi się, że ja nie mam poczucia porażki. Nie mam też poczucia jakiegoś potwornego spełnienia, bo to na tym się świat nie kończy. Fajnie jest, że człowiek sobie na co dzień nie zdaje sprawy, ale fajnie jest, że to, co stworzyliśmy, absolutnie stało się częścią popkultury w Polsce na stałe. To będzie o nas na pewno encyklopedię i tak dalej. Ja tutaj nie mówię żadnej, wiesz, nie chcę się puszyć. Ale po prostu ta dekada na pewno w świecie popkultury czy kultury rozumianej ogólnie zaistniała i nie można jej wygumkować. A tendencje są do wygumkowywania historii ostatnimi czasy. Ale mniejsza o to. Także nie mam poczucia porażki, nie mam poczucia jakiegoś totalnego spełnienia. Fantastyczna przygoda, która dała mi... No, takie otworzyła mi ścieżki do innych rzeczy. Za mało grałem i za mało rysowałem w czasie TM Semik. I to troszkę sobie odpuściłem, i to mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje.
A szkoda, bo muzyka zawsze była na pierwszym miejscu i grafika, i rysowanie, i tak dalej. Ale wróciłem. Cały czas rysuję. Rysuję więcej niż rysowałem. Wydaję komiksy. Jestem częścią jakiegoś wydawnictwa. Stworzyliśmy z moim przyjacielem Dominikiem Szcześniakiem fajne wydawnictwo, na razie małe. Mamy w planie dwa duże albumy i fajnego wydawcę w przyszłym roku. Stron mamy ponad 200 zrobionych w kolorze. Także wiesz, nie reasumując, jak się nazywa wydawnictwo? Wydawnictwo Zakład Komiksu. To jest takie nasze niszowe wydawnictwo. Na stronie, na tym mamy na Facebooku Zakład Komiksu. Tam wydajemy różne takie małe albumiki. Jeszcze nie mówię o wydawnictwie, nie, ale na pewno chcemy wydać dwa spore albumy grube w przyszłym tygodniu, także wydałem z Dominikiem już kilka, wydałem Dolores, wydaliśmy Ksiądza, dwa tomy w 2012 i 2014. I to jest takie moje trochę dzieło życia, bo to był mój pomysł z Dominika, historią opowiedzianą, znaczy on tak włożył w klamrę tą moją opowieść, czy powiedzmy naszą opowieść, według mojego pomysłu. Także jeśli chodzi o TM Semik, fantastyczna zabawa, świetne kontakty, znakomici ludzie, chwalę sobie naprawdę i wiesz, i przyjaźń z Arkiem, i kontakty z innymi ludźmi. Naprawdę, jeśli chodzi o ludzi, to jest rzecz, którą można żałować, bo byli tam naprawdę fantastyczni ludzie. Także taka moja skromne podsumowanie. Arek, a co dzisiaj u ciebie? No, tak jak wspomniałem przed chwilą, jeśli chodzi o sprawę zawodową, wróciłem trochę do komiksów. Pracuję dla Mucha Comics. Trochę tłumaczę, dużo redaguję tych komiksów. Czasami sobie myślę, że fajnie byłoby mieć tą wiedzę, którą mam teraz. To 20 lat temu. Że wtedy podejmowałby być może jakieś tam, powiedzmy, mądrzejsze inne decyzje. Może nie. Ale można było. Ale tak, tak, bo teraz więcej wiemy oczywiście o biznesie, o biznesowej stronie, jakby tak o prawach. Co wspomniałem wcześniej, agencja licencyjna, czyli ja trochę działałem za płotka, sprzedając licencje i prawa i tak, więc poznałem wiele fajnych rzeczy i teraz jakby jest to wszystko jaśniejsze dla mnie i te decyzje są jakieś takie bardziej przemyślane. Ale tak jak mówię, pracuję sobie na trudno to, czy to pół etatu, jako taki freelancer, powiedzmy, nie? Mieszkam w Irlandii i tam mam normalną taką biurową pracę trochę w tygodniu, w 2-3 dni, żeby opłacić rachunki, a resztę robię po prostu komiksy z miłości. Bo zawsze chciałem, więc parę lat temu dosłownie znowu w taki sam sposób siadłem przed tym Facebookiem i napisałem do różnych wydawnictw: hej, Arek Wróblewski, potrzebuje pracować z komiksami znowu. I właścicielka wydawnictwa Mucha Comics, Christine Mayer, odpisała absolutnie od razu i robimy wspólnie rzeczy. Także ja sobie też wróciłem do komiksów, podobnie jak, nie tak jak Marcin od strony artystycznej i pisarskiej i tak dalej, ale od jakiejś tam. Nie, bo to ja literuję też te komiksy, także to nie jest żadna ambitna praca i tak dalej. Ale mam swój wkład w Muchę Komiks, bo z Duńczykami zakładaliśmy taką matkę firmę w Danii. Tam mieszkałem przez rok. Potem się ten Mucha Comics i tu, a nagle Arek jest Mucha Comics. To wszystko, jak widzisz, to ma takie kurcze powiązania, że gdzieś się zawsze na końcu spotkamy. No czy to tak, te lata 90. jakimś tam echem odbijają się to, co zrobiliśmy dalej. Tak, dokładnie. Czy to w tym, czy to w kontaktach, tak jak mówię, ja staram się gdzieś tam uczestniczyć w dyskusjach, rozmowie w różnych internetach, że tak powiem. Ale zobacz, jak się to się zmieniło, że dawniej, że tak powiem, z komiksu, znaczy czytelnik wchodził w kino, tak? Znaczy to z komiksu wszystko. A teraz praktycznie ludzie, którzy znają całą kinematografię Marvela, nie muszą wcale czytać komiksów. I często nie czytają w ogóle. Tak. Nie jest to zupełnie ze sobą powiązane. W naszych czasach było to absolutnie powiązane. Fajne. Wszystko razem.
No właśnie, Marcin powiedział, że nie trzeba już czytać komiksów, żeby orientować się w superbohaterszczyźnie. Ja miałem taką refleksję, jak byłem w kinie na filmie Avengers Endgame. Obok mnie siedziała jakaś taka grupa, nie wiem, 12-letnich dziewczyn, które totalnie piszczały za każdym razem, kiedy pojawiał się na ekranie Thor. No najwidoczniej to była grupa fanek Thora. Niemniej już sam fakt, że w ogóle widziałem młode dziewczyny w ogóle na filmie o Avengersach, to jest jakiś totalny znak tego, jak zmieniło się wszystko wokół nas. I kiedy ja czytałem komiksy w wieku właśnie 10 czy 12 lat, to w życiu w ogóle nie było żadnych moich rówieśniczek, które byłyby zainteresowane tą, jakby tematem superbohaterszczyzny, a dzisiaj no, udało się amerykańskie wydawnictwa właśnie wyprowadzić od kryzysu lat 90. do momentu, w którym to są już takie absolutne ikony popkultury i w ogóle nie trzeba mieć nic wspólnego z komiksami, żeby na przykład nosić na piersi nie wiem, logo Batmana, Supermana, Spidermana, Ironmana czy Thora, tak? Tutaj wchodzi właśnie wydawnictwo TM Semik całe na biało. Jeśli mówimy o powiedzmy wypełnienie tego zapotrzebowania na superbohaterszczyznę, no właśnie w takich czasach kryzysowych, kiedy to była jeszcze no w tej części Europy jednak nisza. Tak jak powiedziała nasza gościni Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, faktycznie TM Semik ma tutaj gigantyczne zasługi, jeśli chodzi o zapoznanie Polaków, polskich dzieci, polskich nastolatków w latach 90. z tematami superbohaterskimi, dzięki czemu no, my nie musieliśmy już wchodzić w ten temat zupełnie tak powiedzmy na ślepo wtedy, kiedy on zaczął się robić trochę bardziej mainstreamowy. Tak? Pewną podstawę od nich dostaliśmy i chwała im za to i bardzo za to wydawnictwu dziękuję. Tak, zdecydowanie mieliśmy dzięki nim jakąś bazę i nie wchodziliśmy w to na ślepo. Tak jak mówiłeś, podejście do tematu się zmieniło. Te dwie największe stajnie amerykańskie, no jakby po rozmaitych kryzysach tak naprawdę wydźwignęły się i są absolutnymi graczami, jeżeli chodzi o popkulturę. Jednocześnie ja mam wrażenie i też pewnie jestem jakimś jednym z wielu dowodów pewnej tendencji. Mianowicie jeżeli chodzi o po prostu czytanie komiksów w Polsce, komiksów superbohaterskich z Marvela, z DC, ale nie tylko, no to też jest to doskonały moment. Ja na przykład o tym nie mówiłem w naszej rozmowie, ale ja po prostu w wieku około 10 lat przestałem się interesować komiksami, nie? I moim ulubionym superbohaterem stał się Alessandro Del Piero. A dzisiaj dzięki ofercie już wspominanego wydawnictwa mogę sobie z tego korzystać i po prostu za swoje ciężko zarobione pieniądze kupić to, tamto, siamto. Również rzeczy, których nie poznałem z TM Semik, mimo że TM Semik się do tego przymierzało. Mówię tutaj na przykład o Sandmanie, nie? Na przykład. I mamy bardzo, bardzo ładne wydania. Więc ja oczywiście myślę bardzo ciepło o TM Semiku i tęsknię za zeszytówkami, ale wiem, że to się po prostu nie stanie, bo rynek się zmienił i polski rynek nie jest rynkiem amerykańskim z bardzo, bardzo wielu względów. Tak naprawdę dobrnęliśmy w jakiś sposób do brzegu, mam wrażenie. Mm-hmm. I to dzięki naszym gościom i gościniom przede wszystkim. Którym bardzo dziękujemy. Ja też pragnę ze swojej strony podziękować wydawnictwu TM Semik za to, że było. Tutaj oczywiście my się staraliśmy od samego początku robić podcast nienostalgiczny, tak, żeby tam podchodzić krytycznie do tematów, no natomiast no, niespecjalnie potrafię krytycznie podchodzić do tematu wydawnictwa TM Semik, mimo ja nawet tego, że no jak sobie zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, że papier taki śmaki, że coś tam, decyzje wydawnicze, te refery i tak dalej. Jakby jasne, no to wszystko jest prawda, ale z drugiej strony to jest kawał mojego dzieciństwa, którego już tam nikt mi nie zabierze, więc no. A Arku, Marcinie i wszystkie pozostałe osoby, które dzięki którym można było czytać w Polsce te zeszytówki superbohaterskie, no dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się absolutnie dołączam tutaj do podziękowań, a właściwie to formułuję własne. Tak, dziękuję bardzo. Mówiłeś o tym uciekaniu od nostalgii. Właściwie to wyszedł nam taki dosyć nietypowy odcinek, może mniej tak naprawdę śmieszkowy, chociaż temat nie jest przecież jakiś szalenie eschatologiczny, ale mamy nadzieję, że wam się podobało, no bo
od początku istnienia tego podcastu dostajemy od was pytania dotyczące odcinka o TM Semik i my zresztą od początku istnienia podcastu ten odcinek chcieliśmy zrobić, tylko bardzo się baliśmy tak naprawdę, że to nie wyjdzie tak jakbyśmy chcieli, więc mamy nadzieję, że jakoś tam wyszło i że oddajemy tutaj sprawiedliwość takiej naprawdę, naprawdę pokaźnej części naszego dzieciństwa. To co, no dziękujemy oczywiście gościom, gościniom, słuchaczom, słuchaczkom, patronom i matronkom, jak zawsze, za wsparcie. I to dzięki wam mogliśmy poświęcić 2,5 tysiąca godzin na to, żeby zrobić ten odcinek i go zmontować. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, Bartku, zanim tutaj oddamy po raz ostatni w tym odcinku głos naszym gościom? Tak, no chciałbym jeszcze podziękować Łukaszowi Kowalczukowi za książkę TM Semik, największe komiksowe wydawnictwo lat 90. w Polsce. To jest książka, której prawdopodobnie nie kupicie jakoś, znaczy nie znajdziecie jej jakoś łatwo, nie dostaniecie przynajmniej tam, może na Allegro po jakichś wysokich cenach, dlatego że mój egzemplarz z wydania pierwszego to jest jeden z 400 egzemplarzy, więc prawdopodobnie jest to dzisiaj bardzo, bardzo kiepsko dostępne. Natomiast Łukasz Kowalczuk napisał książkę, która no, zebrała mnóstwo informacji, które gdzieś tam się plątały po różnych artykułach i wywiadach i tak dalej, on to wszystko zebrał i ta książka rzeczywiście nam bardzo pomogła w tym, żeby ten odcinek wyglądał tak, jak wygląda. Wspaniale, no to słuchajcie, my się w takim razie żegnamy, bardzo dziękujemy za uwagę i jeszcze taka niespodzianka na koniec, Marvel Arek ma wam coś do powiedzenia. Ja jeszcze chciałem tylko na koniec podziękować wszystkim naszym czytelnikom i którzy jeszcze kolekcjonują nasze komiksy, z którymi czasami rozmawiamy gdzieś tam na tak jak wspomniałem, na tych forach, ewentualnie w Facebooku, bo to właściwie to my zrobiliśmy swoją robotę, ale to też dzięki nim to wszystko zaistniało, bo gdyby to nie oni kupowali te komiksy i nie śledzili tych przygód i nie pasjonowali się nimi, nie pisali listów, no to bez nich też byśmy nie istnieli, więc to był sukces jakby po dwóch stronach, to chciałem zauważyć na koniec, to pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, dziękujemy wszystkim, bo to ważne, chyba trzeba wspomnieć o tym. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.